Proszę pana, ja przechowywałam się w różnych miejscach. Znaczy, ja uciekłam z obozu przymusowej pracy. Już pod koniec, to było w lipcu 1943 roku. To było tydzień po śmierci, po zagładzie, po śmierci moich rodziców i siostry. I oni byli ostatni z mojej rodziny, którzy zostali zabici. Ja straciłam 62 osoby z mojej rodziny, ze strony ojca i ze strony matki. I oni byli ostatni. I ja ich widziałam tydzień przedtem, bo ja byłam w innym obozie i dostałam przepustkę, że mogę odwiedzić moich rodziców, którzy byli w innym obozie. Też we wiosce oddalonej, to było wszystko w województwie tarnopolskim, oddalone od mego obozu jakieś 15 kilometrów. I tak się zdarzyło, wie pan, że ja pracując w pralni w moim obozie, miałam prawo raz w tygodniu, w sobotę, wyjść do magazynu, ażeby przynieść dla prania te przybory do prania. Mydło, tam była soda, myśmy prały. Tam były kobiety, prałyśmy bieliznę, która pozostała po Żydach zlikwidowanych. I później my prasowałyśmy tę bieliznę i to odsyłano. Każdego tygodnia przyjeżdżał ciężarowy wóz wojskowy, zabierał tę bieliznę i odwoził do szpitali niemieckich. I więc ja byłam pewnego dnia, pewnej soboty przyszłam do magazynu tego, ażeby wziąć te środki do prania. To powiedział mi magazynierz, był też Żydem, który było jego zadanie w tym obozie i on mnie pytał, mówi: dziewczynko, z kim ty jesteś tutaj w obozie? Ja powiedziałam: jestem sama. A gdzie jest twoja rodzina? Powiedziałam: niedaleko stąd, w tym obozie są moi rodzice i siostra. No i pewnego dnia, pewnej soboty on mnie pyta: słuchaj, chciałabyś zobaczyć twoich rodziców? To ja, pan mi wybaczy, że ja wracam do Holokausta, tak? I to ja mówię mu: no jeszcze jak bym chciała zobaczyć? I to on mówi: ja coś załatwię dla ciebie. Przychodzę po 2 tygodniach czy po 3 tygodniach, on mi mówi: słuchaj, każdej pierwszej soboty miesiąca ja jadę do tego obozu, gdzie jest twoja rodzina. Bo w tym obozie jest centralny magazyn tych żywności i różnych innych przyborów dla obozów z całego województwa tarnopolskiego i ja to przywożę. Przywożę, co jest potrzebne dla naszego obozu i ja mogę ciebie zabrać, ale muszę zapytać spytam naczelnika, tego Niemca, czy mogę ciebie zabrać. No i on mi odpowiedział później, że tak, on się zgadza na to, ale ty powinnaś za to zapłacić. Ja mówię: czym mam zapłacić? Mówi: jego żona haftuje, to powinnaś dać pieniądze na hafty, na przybory, na tego, na wzory. Ja mówię: ile? Powiedział mi tam jakąś sumę. Powiedziałam: nie ma problemu, ja miałam pieniądze. Ja miałam pieniądze, bo jak wyjeżdżaliśmy z getta, to rodzice rozdzielili wszystko, każdemu coś dali, żeby jak się dostaniemy gdzieś w jakieś miejsce i będziemy odłączeni, rozłączeni, to żebyśmy mogli, prawda, czymś sobie pomóc. Ja miałam pieniądze, ja miałam pasek, który mama uszyła z tych takich ręczników kuchennych, wie pan, i włożyła tam i dolary, i części biżuterii. Tam ja miałam jedną siostrę.
dla siostry, dla siebie, dla ojca, dla mnie i wszystko. I tak to się było tego. I miałam, więc miałam te pieniądze i tego. I on mnie zabrał do tego obozu, gdzie była moja rodzina. Więc ja ich widziałam tydzień wcześniej, tydzień przed ich śmiercią. To było 3 lipca 1943 roku. I 10 lipca, w sobotę 10 lipca widzieliśmy wieczorem na niebie jak ogień. I ludzie, którzy orientowali się w okolicy, mówili, że to teraz podpalili ten obóz, gdzie jest moja rodzina. Po prostu nie chciałam wierzyć, ale pytałam się tam jednego strażnika, pytałam się Ukraińca, pytałam się, powiedz mi, skąd idzie skąd ten ogień, co widzimy na niebie, co to jest? On powiedział, likwidują ten i ten obóz. Wiedziałam, że już nie mam rodziny. I postanowiłam następnego tygodnia, że ja nie idę do magazynu, ale ja pójdę, wychodzę z obozu. I wie pan, w piątek tam w podwórzu, bo przywozili z tych domów zlikwidowanych Żydów, przywozili wszystko, co było możliwe. Różne i ubrania, i odzież, i bieliznę pościelową, i pościel, i tak dalej. I myśmy to wszystko sortowały. I były takie, wie pan, był taki stos tych rzeczy, które od czasu do czasu podpalano, a bieliznę pościelową myśmy prały i prasowały, i to szło do tych szpitali wojskowych. No i ja tam w piątek zaczęłam coś szukać tam w takim stosie. Znalazłam sukienkę taką bardziej taką wieśniaczą, wiejskiej dziewczyny. Taką jasną, pstrą taką, duże kwiaty i jakiś koszyczek. Ja postanowiłam, ja nie idę jutro do magazynu po te przybory, ja wychodzę z obozu. I tak to było. Wyszłam z obozu, no później była cała ta historia, co się stało po tym wyjściu z obozu, to już o tym mówiłam. Teraz ja pod koniec, ja byłam w lesie i w lesie spotkałam też mego wujka, brata mojej mamy. Wujek został zabity przez Ukraińców, przez banderowców, członków Bandery, którzy współpracowali z Niemcami. I ja zostałam, w końcu zostałam sama, byliśmy w grupie, 16 nas było w grupie. I jak zaczęły się mrozy i śnieg, to już w listopadzie, wie pan, trudno było wytrzymać w lesie i została nas trójka, bo rozrzedził się tak ten las, bo nie było krzaków gęstych, nie było, te liście spadły jesienią i już zaczął śnieg padać we wschodniej, ja pochodzę z wschodniej Polski. Wie pan, ze wschodniej Polski, w Polsce, w listopadzie już nieraz spadł śnieg i było bardzo zimno i były deszcze. I została nas trójka, właśnie Kuba. Kubę spotkałam w lesie i jeszcze jakiś jeden kolega Kuby, pochodzący z Tarnopola. I ja, zostaliśmy w trójkę i mnie przyrzekł jeden Polak, który przechował rodzinę żydowską, żebym wytrzymała w lesie, jak długo mogę, a jak będę już w takim, jak dojdzie do tego, że będę musiała się gdzieś ukryć, to on mnie przyprowadzi do kogoś, że mnie przechowają. No i rzeczywiście, proszę pana, ja wtedy wyszłam z lasu i szłam do tego Jana Misiewicza, który przechowywał u siebie rodzinę 5-osobową. I on u siebie nie miał miejsca w jego piwnicy. I on mnie odprowadził do swego przyjaciela, u którego też było 5 ludzi. Była rodzina z Tarnopola, ale tam był większe pomieszczenie. To było pod ziemią.
taki bunkier niby i to było pod górą. To była taka góra za miastem i na tej górze były ruiny zamku z czasów wojen polskich z Turkami. I wie pan, to był ten okres, który był opisany w Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. I pod taką górą i pod tymi ruinami tego zamku, to myśmy mieli właśnie tę jamę. No i później, jak zostałam wyzwolona, ja przyszłam do tego pana Ogórka, przyszłam na początku, mniej więcej na początku tego listopada, tak, to był listopada 43 roku i weszłam tam do tej jamy, gdzie siedzieli ci ludzie. On nam przynosił to picie i jedzenie na cały dzień. Rano już o 5 godzinie przed wejściem do stajni, aby wydoić krowy. No i siedziałam tam, byłam do 23 marca 1944 roku. On zapukał do tego, mieliśmy taki znak oznaczony, bo on postawił coś takiego, wie pan, jak gdyby ubikacja taka tego, nad wejściem do tej jamy i mieliśmy taki oznaczony znak, że on 3 razy zapukał, to z zewnętrza myśmy mogli otworzyć tam, odkręcić ten kurek i otworzyć ten otwór i tak on nam dawał tego. 23 tego marca, to było w piątek przed wieczorem, o godzinie 5 jeszcze, dosyć można było widzieć, nie było jeszcze tak, nie było ciemno, tak? I on, ja dochodzę, ja zawsze otwierałam te drzwiczki. Ja otwieram i ja mówię, panie Michał, co się stało? Bo nigdy nie przechodziło o tej porze. I on mówi, ty wiesz, Niusia, jesteś wolna. Helena, Heleniusia. Będąc dzieckiem, Helena to było za poważne imię dla dziecka. Wie pan, to mnie nazwali Heleniusia. To było za długie. To skrócono na Niusia. To wszyscy na mnie wołali Niusia, ale w dokumentach, we wszystkich papierach, wszystkich dokumentach jestem Helena. No i ja mówię, no i co się stało, panie Michał? To on mówi, wyjdź, 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 wyjdź z tej jamy. Ja mówię, a jak to jeszcze widno, jeszcze mnie ktoś zobaczy, bo wyjdź z tej jamy, ja ci mówię, że możesz wyjść. Wychodzę z tej jamy, wylazłam z tej jamy, patrzę. Za tym domem, gdzie on mieszkał, płynęła rzeka Seret. Była szeroka rzeka na tym miejscu, była szeroka i głęboka. Naprzeciw były pola i na wzgórzu już był las. I ja patrzę i widzę, z lasu wychodzą ludzie, olbrzymia ilość ludzi. Ja mówię, co to jest? On mówi, Niusia, jesteś już wolna. Ja mówię, jak to jestem wolna? Mówi, już nie ma Niemców, to jest sowiecka, to jest Czerwona Armia, to są czerwonoarmiejcy i oni wychodzą z lasu, idą w kierunku miasta, a miasto już jest uwolnione. I nie ma już Niemców w mieście. Miasto, czyli tam na Polsce? Nie, ja byłam w Mikulincach. Ja jestem urodzona, byłam urodzona w Mikulincach. My mieszkaliśmy w Mikulincach. No i wie pan, po prostu ścisnęło mnie, zaczęłam płakać. Ale zeszłam na dół i mówię, chodźcie wy, zobaczcie coś. No i widzieliśmy to, nazajutrz już byliśmy w mieszkaniu u tego Ogórka. On mieszkał z matką. I jechało bardzo dużo wojska sowieckiego tam dookoła tego domu, przez tę rzekę, bo niedaleko domu jego był młyn i za młynem był most na rzece, a ten główny most przez miasto, przez centrum miasta został przez Niemców uszkodzony, także
Sowieci nie mogli jechać przez miasto, więc jechali przez ten, na końcu miasta, przez ten mały most obok tego, tego tej, no, mówiłam, że obok tego młyna, tak. I ta droga prowadziła później obok domów, i był szereg domów, jakichś sześć domów takich, właśnie gdzie mieszkał ten pan Ogórek. No i później po kilku dniach myśmy wyszli do miasta, bo już przejechało wojsko i tak dalej. I spotkaliśmy się, może nas było 30 Codziennie ktoś się dołączył, ktoś tego. Mieszkanie, dom nasz był zajęty, bo my mieszkaliśmy, mieliśmy bardzo duży dom, dwa domy. I w naszym domu, jak przyszli Sowieci w 1939 roku, to nas wywłaszczyli z tych dwóch domów, wywłaszczyli rodziny i ze wszystkiego, bo posiadaliśmy, mój ojciec posiadał pola i pastwiska na tuczenie bydła, krów, i na, bydło na mięso. No i wszystko to zdjęli Sowieci, a później jak przyszli Niemcy, to już było po tym, proszę pana, to w naszych domach była policja podczas okupacji sowieckiej, a potem jak przyszli Niemcy, to było Gestapo. I w tym dużym domu, domie, w którym myśmy mieszkali, to było Gestapo. I proszę pana, oni egzekuwali, zabijali ludzi w piwnicy tego domu i chowali ich w ogrodzie. Był olbrzymi ogród, który się ciągnął do rzeki. Rzeka to był Seret, dopływ Dniestra. I ten ogród był bardzo duży, bo on był za dwoma domami. Był jeden dom przy drugim. W pierwszym domu, który był pięciopokojowy dom i dwie werandy takie budowane i oszklone, był, wynajmowała firma Bischel, która zajmowała się tym eksportem jaj do Turcji i do Turcji i do Grecji. I to wszystko oni, te deski i te wszystkie te skrzynki, to wszystko oni robili w naszym domu i przeglądali te jaja i to wszystko, bo nasza okolica to była okolica rolnicza i na Podolu, Podole. Ze wschodu, od naszego miasta do granicy sowieckiej, rosyjskiej było 50 km na wschód, a było 50 km na południe do Rumunii, a Dniester był granicą naturalną między Polską i Rumunią, a Zbruć był granicą naturalną między Rosją i Polską. I Podole nazywali spichlerzem Europy, bo cała produkcja rolnicza, większość produkcji rolniczej wysyłano do Europy, w głąb Europy. Później, proszę pana, więc ja jak wyszłam już z miasta, znaczy do miasta, to spotkałam tego, spotkałam jeszcze kogoś i tego. Ale nikogo nie miałam, z rodziny nikogo nie miałam. No i wyszli z jakiejś wioski, przyjechali do Mikuliniec, przyjechała rodzina, mąż i żona z dzieckiem 4-letnim. I oni byli lokatorami mego dziadka. Mój dziadek miał duże mieszkanie do wynajęcia i w jednym dużym mieszkaniu mieszkał sam z babcią. I oni mnie, proszę pana, tak przyjęli do siebie jak kogoś bardzo bliskiego i było mi bardzo dobrze z nimi, rodzina Blum. Ale
zawsze dążyłam do tego, żeby być jednak coś trochę samodzielną, nie mogę być zależna od obcych mi ludzi. Niczego nie miałam, nic nie posiadałam. A proszę pana, tak, i chciałam właśnie wrócić do tego, że jak było, że Niemcy, proszę pana, egzekutowali ludzi w piwnicach naszego domu. Ten drugi dom to był jeden z największych domów w Mikulincach, 10 pokojów. U nas było dużo służby i tego, i wszystkiego. Było dużo wszystkiego. No i zabijali tych ludzi. Gestapo zabijało tych ludzi w piwnicach naszego domu i chowali ich w ogrodzie. I ten ogród jest do dnia dzisiejszego nieuprawiany, bo wszyscy wiedzą, całe województwo wie o tym, że w tym ten ogród jest obsiany grobami ludzi, których Niemcy zabijali. I za ogrodem płynęła właśnie ta rzeka Sert, płynęła i myśmy spędzali bardzo szczęśliwe dnie na tym ogrodzie nad rzeką. I to się skończyło. No i potem, proszę pana, postanowiłam tak, i ponieważ Tarnopol był oblężony i były bardzo długo, jakieś 3-4 tygodnie, a może nawet więcej, i był zniszczony w 80%. 80% miasta zostało zupełnie zdemolowane. I pewna stało się tak, że Niemcy przerwali front gdzieś na południe od nas i groziło nam niebezpieczeństwo z ich strony. I radzono nam, żebyśmy wyruszyli stamtąd, żebyśmy postanowiliśmy wyjechać stamtąd. Zatrzymaliśmy się w jakiejś wiosce. Było nas kilku, właśnie ta rodzina Blum i ja z nimi. I jeszcze jedna. Znaczy na wschód bardziej, tak? Bardziej na wschód, bliżej sowieckiej, znaczy rosyjskiej granicy. Bombardowano i wszystko i tego, ale to przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy do takiej wsi, gdzie mój ojciec bardzo zachwalał tamtego jednego, który u niego pracował, i mówił, wiesz, to zawsze mówił, chwalił, że bardzo, bardzo uczciwi ludzie i tak dalej. Już mieliśmy do dyspozycji wózek i jednego konia, którego jeszcze dostaliśmy, ktoś tam to załatwił. I ten koń ledwo ciągnął, bo wszystko zabrali. I Niemcy, naprzód Niemcy, a później jeszcze co zostało, to Sowieci zabrali. To nie było, nie mogło, nie było i żadnej komunikacji, koleje nie jechały i nic. No to my, trzeba uciekać, to uciekamy tam i w końcu. I na tej furze, proszę pana, to leżała właśnie ta Blumowa, bo wyszła ze schronu w ciąży i z dzieckiem. A myśmy szli za tą furą, szliśmy tak pieszo w tym błocie, bo to roztajały ten śnieg tajał i tak dalej. No i doszliśmy do tej wsi, gdzie ja słyszałam, że ten człowiek, ten Ukrainiec, był taki przyzwoity człowiek. Dopytałam się do nich i przyszłam i oni mi powiedzieli, co znaczy, jak ty jesteś córką Chorowica, to ty zostajesz u nas, a ja nie zostaję u was, bo u nas jest 5, nie możemy, ja nie będę sama, tak, żeby was było 10, wy zostajecie u nas. Otworzyła drzwi, proszę pana, do pokoju. I w ścianie była olbrzymia dziura od kuli jak to się da. Kula armatnia, z pocisku, tak. I wie pani, ona wzięła koc i przykryła tę dziurę i poszła zaraz wydoić krowę, przyniosła dla dziecka mleko i otworzyła drzwi, jak jakąś piżarkę, i woła mnie i mówi, zobacz, tutaj jest mąka i tutaj jest
tego fasola, są ziemniaki, co potrzebujesz, i tu jest kuchenka, i postaw, i ugotuj coś, i tak dalej. No i tak myśmy zostali tam, w tej rodzinie zostaliśmy jakieś 2-3 miesiące, później ta pani ma rodzić, to były też takie, w Tarnopolu nie ma szpitala, jechaliśmy do Zbaraża, do szpitala i jakoś ona rodziła, ja siedziałam w Zbarażu i gotowałam, tam byłam u znajomych, którzy zostali przy życiu i byłam u nich i chodziłam na rynek i kupowałam co trzeba i gotowałam dla niej 2 razy dziennie, a szpital był w ruinach, proszę pana, zamku w Zbarażskim, w Zbarażu, gdzie, wie pan, jeśli ktoś czytał Ogniem i Mieczem, to czytał o tym zamku, bo ten zamek to jest wielka część Ogniem i Mieczem Sienkiewicza, odbywa się właśnie w tym zamku, ten Longinus pod Wipięta został tam powieszony. Tam był Wołodyjowski, tam był Skrzetuski, wszyscy ci, którzy walczyli właśnie o wolność Polski. No i chodziłam tak na tę górę, proszę pana, to było wysoko. I później jak ona po urodzeniu tego dziecka, myśmy stamtąd wyjechali i pojechaliśmy do Mikuliniec, byliśmy w Mikulińcach. Ale widziałam, że to nie jest, że nie ma co robić w Mikulińcach. Mąż tej pani, mąż ten Blum, pracował w młynie, którym wspólnikiem był właśnie jego teść. Ale ja postanowiłam, że ja muszę gdzieś jednak pojechać i o czymś pomyśleć. I pojechałam do Lwowa. Spotkałam dwie koleżanki, które ze mną chodziły razem do szkoły. Polki i one mnie tak przytuliły i pojechałam z nimi do Lwowa i byłam z jedną z nich u jej krewnych i u kluczników. I wie pan, i widziałam, że ja chcę coś robić, ja chcę coś zarobić. I oni mieszkali na ulicy Rapaporta i tam był kiedyś, przed wojną, był żydowski szpital na tej ulicy, przy tej ulicy w Lwowie. I poszłam do tego szpitala szukać jakiejś pracy, żebym coś mogła zarobić, żebym mogła wyżyć. No i ten sekretarz, który mnie przyjął, on ja mnie wypytuje i pyta i ja mu opowiadam, mówię mu prawdę. To on mówi, co ty dziecko, co ty myślisz, a co ty będziesz tutaj podłogi myć, będziesz chorych obsługiwać, ty idź ucz się. I on pisze list i mi daje ten list i mówi, ty jedź na ulicę Pijarów, jest duży szpital i oni poszukują kandydatów do szkoły pielęgniarskiej. A tu nie ma takich kandydatów, bo te wiejskie dziewczęta, one mają bardzo, nie mają wykształcenia, dosyć, nie są dosyć wykształcone, żeby pójść do tego. No ja mówię, dobrze, pójdę zobaczyć. Oddałam ten list i przyjęli mnie do szkoły. To nie pukają tutaj? Proszę pana, zostałam tam. Dostałam się do tej szkoły pielęgniarskiej i uczyłam się, a dostałam też mieszkanie z jeszcze trzema kandydatkami takimi, które się uczyły w tej szkole, ale to były dziewczynki Rosjanki, których rodzice pracowali we Lwowie w różnych biurach, zostali przywiezieni, przesłani do Lwowa do pracy rodzice i te dziewczęta uczyły się i byliśmy w takim pokoju, byliśmy w czwórkę na ulicy Kopernika, przy ulicy Kopernika w Lwowie. I proszę pana, zaczął się rok 45, skończyła się wojna w maju. I zaczyna się repatriacja. Ludzie rejestrują się
Ja poszłam się też zarejestrować jako kandydatka w szkole pielęgniarskiej. Miałam wypełnić takie zaświadczenie w NKWD. I w tym zaświadczeniu było pytanie, czy mam kogoś za granicą. Ja byłam poinformowana, że nie trzeba mówić o tym, jak ktoś ma kogoś za granicą, nie wolno tego. To nie istnieje, nie ma tego, nie mam nikogo. Bo oni podejrzewali, jak masz kogoś za granicą, możesz być szpiegiem, wie pan, tak dalece. Więc ja tam napisałam, że nie mam nikogo. No jak zaczęła się repatriacja, ja widzę, ludzie wyjeżdżają i tak dalej. Ja się też zapisałam, ale wezwali mnie na NKWD. Mówią, pokazują mi tę moją deklarację, co ja napisałam. Mówią, do kogo ty jedziesz? Przecież ty nikogo nie masz za granicą. My ciebie utrzymujemy, my cię... Ale za granicą, czyli w Polsce? Polska, tak, to jest za granicą. Bo to była granica między Rosją a Polską. Polska już... Ona była, proszę pana, ustrój był komunistyczny w Polsce, ale ona już była oswobodzona. Polska była oswobodzona. Więc ja mówię, słuchajcie, rzeczywiście, ja widzę, że wszyscy wyjeżdżają, ja tu zostaję sama, ja tu prawie nikogo nie znam. No i to ja postanowiłam, że ja też pojadę, ale właściwie to ja nikogo nie mam. Ale ja skłamałam, proszę pana, bo miałam wujka w Palestynie, który wyjechał w 1935 roku do Palestyny, 4 lata przed wybuchem wojny, pierwszej wojny, drugiej wojny światowej. I miałam, i był wuj i ciocia, znaczy brat i siostra mego ojca w Stanach Zjednoczonych. Ale oni wyjechali jeszcze przed pierwszą wojną światową. Tak, tych w ogóle nie znałam. Znałam tego wujka, który wyjechał w 1935 roku. Nawet płakałam jako dziecko, płakałam, że wujek wyjeżdża, bo bardzo go kochała. I on mi zawsze śpiewał i rysował i tak. No dobrze, więc mówię, macie rację, nie mam do kogo jechać, ja nie mam nikogo, ale widzę, że wszyscy wyjeżdżają, to chciałam, to się zarejestrowałam. No i wie pan, podpisałam, że ja nie jadę. I tego dnia, ale po bardzo krótkim czasie, idąc tak we Lwowie na akademickiej, idzie mi naprzeciw człowiek, którego znałam z getta, bo byliśmy w getcie w Podhajcach i naszą sąsiadką była jedna pani, która owdowiała, męża już zabrali i ona była z dwiema córkami, Lusia i Kola. I był taki kawaler w tym getcie, który przechodził do tej Lusi. Ja znałam go i idzie mi naprzeciw ten buzio Milch. I on mówi, Niusia, co ty tu robisz? Ja mu opowiadam, mówię, a ja mówię, no i co jest u ciebie, co u ciebie i co ty spotykasz się z Lusią, spotykasz się z Kolą. On mówi, ja ożeniłem się z Lusią. Ale my siedzimy już, Lucia by cię bardzo chciała zobaczyć, ale już jesteśmy na tych wszystkich spakowanych workach i walizach, bo my wyjeżdżamy do Polski. To on mówi, a co z tobą? Ja mówię, słuchaj, ja nie mogę wyjechać z tego i tego powodu. I opowiadam mu tę całą historię. On mówi, naprzód chodź, to już niedaleko. Ja chcę, żebyś zobaczyła, żebyś widziała, zobaczyła Kolę, żebyś spotkała Kolę i Lucię. Przechodzę do nich, do mieszkania. Pustka, nic nie ma, wszystko stoi zapakowane, wszystko gotowe do wyjazdu. Oni czekają tylko na zawiadomienie, do jakiego transportu mają się dołączyć. On mówi, no a co z tobą? Ja mu opowiadam moją historię. To mówi, ty pojedziesz. Ja mówię, w jaki sposób? Powiedz mi. Powiedz mi, w jaki sposób, jak ja pojadę, ja się obawiam, ja się boję. Ja mówię, ty pojedziesz. Ja mówię, ty idziesz teraz ze mną. Widziałaś Kolę, widziałaś Lusię, chodź, pójdziemy załatwić twoją sprawę. Ja nie wiedziałam o tym, że jest komitet żydowski we Lwowie. Nie wiedziałam.
bo ja w ogóle nie obcowałam, nie znałam ludzi we Lwowie, którzy by byli mi nierówni, pan rozumie, i Żydów nie spotykałam, tak. On przyszedł, poszedł ze mną do tego komitetu, no i tam był ten przewodniczący komitetu, no i on mówi, no teraz opowiedz twoją historię. Ja opowiadam twoją historię. To on mówi, słuchaj dziecko, ty pojedziesz, ale żebyś wiedziała, że jak pojedziesz, zostaniesz zawiadomiona, że masz przyjść na stację kolejową, na którą, bo we Lwowie były dwie, Podzamcze i Główny, to on mówi, to ty z torebką, ty nie masz bagaża, nic nie masz, dostaniesz dokumenty i ci ten człowiek powie, dokąd masz pójść i do jakiego pociągu masz wsiadać. Mówię, dobrze, zostałam zawiadomiona. I tak zrobiłam. I wsiadłam do pociągu z ludźmi, których nie znałam. I jedziemy. Jedziemy pociągiem do Polski. Ja jestem już w pociągu do Polski, ale nie Helena Horowitz, tak jak z domu, tylko Krystyna Świedzińska. Wie pan, takie dokumenty miałam. Był biskup chrześcijanin, Polak, który bardzo pomagał właśnie Żydom. On dawał te świadectwa urodzeń tych młodych kobiet, czy młodych mężczyzn, czy tak dalej. Pomagał właśnie Żydom opuścić Związek Sowiecki. I ja widocznie najprawdopodobniej ta osoba kiedyś zmarła w młodym wieku i ja wyjechałam, na jej imię wyjechałam do Polski. Przybyłam do Bytomia, wiedziałam, że w Bytomiu jest rodzina, właśnie ten pan Misiewicz, który ukrywał pięciu Żydów, rodzinę jedną. Bo on był połączony do niego, do Ogórka, właśnie ten Misiewicz mnie przyprowadził. Ja się do nich dostałam, dopytałam się i byłam u nich i zaczęłam się pytać się, gdzie są jacyś Żydzi, gdzie mogę. W każdym razie, wie pan, był Związek Żydowski. Były komitety żydowskie w każdym mieście i w każdym komitecie żydowskim na ścianie u wyjścia były listy ludzi. Ludzie się tam zapisywali, przyjechałem, jestem stąd i stąd, poszukuję tego i tego. I ja się tak dopytałam właśnie do tych Misiewiczów, bo on, ten Jan Misiewicz, on był z Mikuliniec i on ożenił się z tą Klarą Bik z Tarnopola. On przechował całą jej rodzinę. I ja się do nich dostałam i byłam u nich. I słyszałam od nich, że są organizacje sionistyczne, żydowskie, że przyjechało bardzo dużo tych ludzi, którzy przybyli ze Związku Sowieckiego, jak wybuchła wojna, że wyemigrowali tam, ażeby się przechować. I ci ludzie zaczęli wracać ze Związku Sowieckiego do Polski. I było tam stowarzyszenie sionistyczne żydowskie, prawda? Żydów polskich, młodzieży. I powiedzieli mi, że główna kwatera tego związku jest w Katowicach. No a z Bytomia do Katowic, proszę pana, na tramwaju. Pojechałam do Katowic i przybyłam tam. I oni, ci panowie, mnie przyjęli, zapisali i zwrócili mi moje imię i nazwisko i moje dane. Ale ja wróciłam do Bytomia, bo jednak gdzieś miałam być. I oni mi powiedzieli, że
że tworzą się właśnie, że ten związek tworzy takie grupy i przygotowuje te grupy na wyjazd do Palestyny. To jest długa historia, ale jednak to będzie, to się zrealizuje. Więc nie miałam innego wyjścia, ja pojechałam do Bytomia, ale po krótkim czasie zawiadomili mnie, że właśnie w Bytomiu, przy ulicy Kolejowej 9, numer 9, tam będzie ta właśnie taka grupa, organizuje się. Ja mogę się tam zgłosić, oni mnie zapisali, mogę się tam zgłosić i mogę tam być z nimi, w tej grupie. Proszę pana, to już był okres po tej masakrze, która była w Kielcach, prawda? Było przecież w Kielcach coś, że zamordowano kilku Żydów tego. I to my wtedy obawialiśmy się wyjść na ulicę. To było tak, że była ta młodzież, to była przeważnie młodzież, która wróciła z Rosji, z rodzinami, ale rodziny mieszkały w mieście, a ta młodzież była właśnie tam w tym stowarzyszeniu sionistycznym. I było na pierwszym piętrze byli chłopcy, na drugim piętrze były dziewczęta w jednym pokoju i był tam jeden taki młody człowiek, który zajmował się nami, który organizował pracę dla tych ludzi i tak dalej. A co była za praca? Praca była, że był ktoś tam miał z tych powracających ze wschodu Żydów, otworzył taką wytwórnię, proszę pana, cukierki produkował, cukierki. I on oddawał właśnie na ten punkt, oddawał te cukierki, żeby je pakować. Takie były papierki. No i tam, proszę pana, siedziałyśmy i pakowałyśmy te cukierki. I w ten sposób zarabiało się i tak żywiliśmy się. Ale pewnego dnia przychodzi właśnie ten przełożony nasz i mówi, słuchajcie, przychodzi nasza ta dyrekcja młodzieży sionistycznej z Katowic, zaprosiła się do nas w piątek na wieczór na kolację. No i kto z was, dziewczęta, może ugotować kolację? Ja mówię, nigdy nie gotowałam. Przypatrywałam się, może kiedyś co kucharka gotowała. No i ja tak patrzę, tak się uśmiecham, to on mówi, no ty Niusia, ty na pewno coś zrobisz. Ja mówię, no ja nigdy nie gotowałam, ja nie wiem. On mówi, ty już coś zrobisz, chodź, ty zrobisz. To on mówi, no i co ty myślisz, co ty ugotujesz? Ja mówię, wiesz co, ja pojadę na rynek, kupię ryby. I były czereśnie, to było latem, były czereśnie. Ja ugotuję kompot. I zamówimy takie kołacze i tego, zaświecimy świece i będzie uroczystość. No ładnie, dał mi dwóch chłopców, żeby nieśli tę rybę, bo nas było jakieś 50, było jakieś 30 chłopców i 20 dziewcząt. No i przynoszą to wszystko i ja zaczynam gotować. I ugotowałam. Ale ten kompot mi się nie udał, proszę pana, bo było za mało. To dolałam wody. Znalazłam sposób, dolałam wody. Już zjedli kolację, tak mnie chwalili, że tak smacznie ugotowałam. Zostałam kucharką, proszę pana. Tam dziewczęta siedziały i pakowały te papierki. I był koncert życzeń od 10 do 12, radio, grało radio, i one sobie śpiewały i tańczyły i zawijały te cukierki, a ja pociłam się w kuchni. Miałam prawie chłopców, którzy mi pomagali, przynosili wodę, wynosili wodę, wszystko, ale ja gotowałam. A później trzeba prać i trzeba prać bieliznę, to jak Niusia jest w kuchni, to ona już wygotuje bieliznę i ona już będzie... Proszę pana, pracowałam bardzo ciężko. Naprzeciw tej Dworcowej 9 był lokal nocny. I tam wieczorami
grała, nie wiem, czy to nie była orkiestra, ale to były płyty. I były wtedy, proszę pana, to był szlager Chryzantemy złociste. W kryształowym wazonie stoją na fortepianie, taka cała piosenka, takie tango. I moje dziewczynki, ja przechodzę spocona i zmęczona po tej pracy, a te dziewczynki siedzą na oknie, śpiewają i sobie tańczą, a ja zmęczona. I raz rozłościłam się, powiedziałam, o ile nie idziecie, odchodzicie od tego okna, to wszystkie z drugiego piętra wyrzucam na ulicę. Tam jedna się rozpłakała, popatrzcie, mówi do swojej siostry, do starszej siostry, zobacz, do jakiego potwora ty mnie przeprowadziłaś tutaj. Później stałyśmy się najlepsze przyjaciółki. Dlaczego? Bo jak po krótkim czasie dostaliśmy rozkaz jechać dalej, opuścić Bytom i jechaliśmy do Wałbrzycha. Wałbrzych był już bardzo blisko Karpaty były i byli tam przewodnicy, którzy znali wszystkie te ścieżki w górach i tak dalej. Wie pan, że tam nikt tam, oni chodzili różnie, tak, przechodzili do Czechosłowacji, ale widocznie interesownie, czy w jaki sposób, nie wiem z jakiej przyczyny, ale w każdym razie ich. I oni nas prowadzili, byliśmy, czekaliśmy w tym w Wałbrzychu, byliśmy w takim, było takie mieszkanie, gdzie nas zatrzymywali, ale jak wyruszaliśmy w drogę, to już się dołączały do tej młodzieży, dołączały się rodziny. Ja byłam jedyna, że była jedna, która była sama, nie miałam rodziny, bo to były przeważnie rodziny, które wróciły z Rosji, prawda, z Rosji po wojnie, znaczy po wyzwoleniu. I my, więc my jedziemy, czekamy w tym Wałbrzychu, czekaliśmy kilka dni, była tam kuchnia, byliśmy opatrzeni tym jedzeniem, zaopatrzeni jedzeniem i co nam było potrzebne, dostawaliśmy, ale ja byłam jedna. I była taka pani Blat z Katowic, pochodząca z Katowic, z dwiema córkami. I ona mnie tak, wie pan, przytuliła mnie do siebie i ja byłam trzecią córką. To była niebywała osoba. Ta pani Blat ukończyła ten Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, oni pochodzili z Katowic, była chemiczką i mąż jej był adwokatem i był oficerem rezerwy Wojska Polskiego i jak zaczęła się, znaczy jak rozpoczęła się wojna, został zmobilizowany. I on był w randze majora i proszę pana, on był między tymi oficerami, których Sowieci zgładzili w Katyniu, tak. On był tam w Katyniu. No i ta pani Blat mnie tak przytuliła i ja byłam z nimi. No i później dostałyśmy się do, więc przeszliśmy przez tę granicę do Czechosłowacji. Byliśmy w Bratysławie jakieś 2 tygodnie. Też było tam takie mieszkanie, gdzie myśmy tam zostawali. I później dostaliśmy, przewieźli nas pociągiem do Wiednia, do brytyjskiej zony. I z Wiednia pojechaliśmy znowu pociągiem do wsi w St. Marein, nazywa się ta wieś, to w Steiermark. Steiermark to na południe od Wiednia i między Gracem a Wiedniem. Grac, Wiedniem. I tam byliśmy w tym obozie, to był obóz DP. I tam były różne narodowości, nie tylko my Żydzi. I my byliśmy tam. No i
Ja też zaczęłam pracować wtedy w szpitalu tam, ale nie mogłam, jeszcze nie miałam wykształcenia, prawda? Nie byłam jeszcze pielęgniarką dyplomowaną, nic, ja tylko zaczęłam się uczyć. Ale potrzebna była tam pomoc w szpitalu, ale nie mogłam tam zostać w tym szpitalu, bo to byli lekarze Austriacy i niedobrze się czułam w ich otoczeniu. Więc poszłam, ponieważ znałam język angielski. Miałam 6 lat, jak miałam nauczyciela prywatnego do hebrajskiego, języka hebrajskiego i nauczycielkę do angielskiego. I znałam język angielski, znałam język hebrajski. I ponieważ znałam język angielski, przyszli mnie zapytać, czy nie chciałabym być sekretarką tego Mr. de Kock. On był, służył w wojsku angielskim podczas II wojny światowej. I on teraz był kierownikiem transportu tego obozu. Więc poszłam pracować do niego, ale nie chciałam, bo po prostu nie chciałam mu służyć we wszystkich tych jego tego. Nie chciałam. I po krótkim czasie zostawiłam go. Więc dali mi. Byłam sekretarką Miss May Risker i Miss Davis. May Risker była, która to była Żydówka ze Szkocji, z Glasgow. Ona zgłosiła się dobrowolnie do jointu dla pomocy dla tych. Znaczy, dla tych displaced persons. I ta Miss Davis była angielską arystokratką, starsza pani, która się też zgłosiła dobrowolnie. I te dwie panie, ja byłam ich sekretarką. I będąc ich sekretarką, one były w joincie. Pracowały, a główne biuro i magazyn jointu był w Gracu i one mnie zabrały do Gracu i ubrały mnie, wzięły mnie do tego magazynu i żebym się ubrała, żebym sobie wybrała wszystko, co mi jest potrzebne i ja im załatwiałam korespondencję i pocztę i wszystko, co trzeba i dla obozu samego, co trzeba było w obozie. I tak byłam ich sekretarką, dopóki dostaliśmy znowu rozkaz na wyjazd dalej. Znaczy z Austrii przez Alpy, proszę pana, do Włoch. To też dojechaliśmy na pewien punkt w górach, już tak, ale jeszcze w Austrii. I to było w Boże Narodzenie. Boże Narodzenie, a żeby przejść tę granicę, znaczy też przemytnicy tacy, którzy nas prowadzili i przeprowadzili nas właśnie w Boże Narodzenie, kiedy wszyscy, u wszystkich było wielkie święto i nikt nie szczekł tak bardzo granicy i oni nas przeprowadzili na stronę włosku i przyszliśmy do Włoch i tam wsiedliśmy niedaleko, skąd, gdzie myśmy się zatrzymali, wsiedliśmy właśnie na pociąg i pojechaliśmy do Rzymu. W Rzymie, proszę pana, byliśmy, czekaliśmy na drugi pociąg, i pojechaliśmy tramwajem, jechaliśmy do Cinecittà, to jest właśnie to w samym Rzymie, ale za Rzymem to miasto kina. I to te hale kinowe były zupełnie puste, olbrzymie hale kinowe, wysokości może 2 pięter, ta cała maszyneria, te wszystkie, proszę pana, te wszystkie aparaty jeszcze były na suficie i na ścianach i olbrzymie, olbrzymie, proszę pana, sale.
I w takiej sali to było nie tylko my weszli, poszliśmy do tej sali. I było, były różne narodowości, byli Ukraińcy i byli, byli z tego, z Słowacy i byli z, tam spotkałam ludzi z Bratysławy, z różnych miejsc z Rumunii, tacy, którzy byli najprawdopodobniej, oni byli zaangażowani podczas wojny u Niemców, ale obawiali się zostać i oni tak, tak ewakuowali ich z miejsca na miejsce. Oni widocznie mieli swoje organizacje też. No i na takiej hali było może 100 ludzi. I spaliśmy parami. To ja spałam z jedną córką, tej pani Tusi Blat, z Krzysią spałam, a Magda spała z mamą. No i myśmy były tam zaubezpieczone przez joint. Dostawałyśmy śniadanie i obiad i papierosy, które sprzedawałyśmy na rynku w Rzymie i za te pieniądze chodziłyśmy w Rzymie do opery. Wie pan? Tak. Było nam nieźle. To było naprawdę pierwsze miejsce, że byłyśmy zaopatrzone. Bo miałyśmy i wikt, i miejsce, gdzie spać, gdzie położyć głowę, gdzie się wyspać. I mogłyśmy tego. I tramwaje kursowały, i to było prawie w samym Rzymie. Tramwaje kursowały stale dniem i nocą. Także myśmy, to pani Blatowa, to pani Tusia się o to starała, ażebyśmy trochę też coś korzystały z kultury. To myśmy chodziły do opery. I jak byłam, tak, proszę pana, ja nie mogłam nawiązać kontaktu z moim wujkiem w Palestynie, ani z rodziną w Stanach Zjednoczonych, bo ja, będąc w Rosji, znaczy jeszcze w Polsce, która była pod wpływem komunistycznym, komunistów, to nie mogłam pisać do nich. I będąc we Lwowie, proszę pana, ja tak wracam, bo sobie to przypomniałam i to jest dla mnie bardzo ważne. I będąc we Lwowie, poznałam jedną panię, panią Ziegler, i jej córka była w moim wieku, Musia, i one mieszkały tam we Lwowie. I ja się tak zaprzyjaźniłam z tą Musią, że jak miałam wolny dzień czy co, to przychodziłam do nich. I przechodzę pewnego dnia tam do nich i ona mnie, i widzę, siedzi tam kapitan rosyjski u nich. I ta pani Ziegler mnie przedstawia i mówi, zobacz, to jest Niusia, ona jest też Żydówką i ona jest przyjaciółką mojej córki. I to jest kapitan Teplicki, Żyd. I on mnie pyta, słuchaj, Niusia, no i opowiedz mi o sobie. Ja mówię, no co pana interesuje, co mogę powiedzieć? Z kim ty jesteś? Co porabiasz? Kogo masz? Kogo tego? Ja mówię, nikogo nie mam. Mam tylko przyjaciół dobrych i tak dalej. A rodzinę masz? Ja mówię, rodzinę mam, ale za granicą, powiedziałam mu. No i kto to jest? Ja mówię, mam wujka, którego znam, znałam całe życie, ale on jest w Palestynie. A wujek wie, że zostałaś przy życiu? On mówi, nie, skąd? Ja nie mogę pisać, stąd nie mogę pisać do wujka. Na tym się kończy. Gdzieś po tygodniu mówi mi pani Ziegler, słuchaj, był tu kapitan. I powiedział mi, żebym ci przekazała, żebyś napisała list do wujka, a pamiętasz adres? Ja mówię, pewnie, że ja pamiętam. Nie znałam adresy, pomimo, że nie znałam krewnych w Stanach Zjednoczonych, ale znałam ich adresy. Dlaczego? Bo moja szkoła była blisko poczty, w Mikulincach. Jak mój ojciec pisał do swoich braci, do brata i siostry,
A dziadek pisał do swoich dwóch braci, mój dziadek, ojciec mojej mamy, pisał do swoich dwóch braci do Nowego Jorku, to ja wysyłałam te listy. Wychodząc ze szkoły, wchodziłam na pocztę, te listy, proszę pana, wtedy ważyli i naklejano znaczki odpowiednio do wagi tych listów. I to szło pocztą, okrętem, i taki list szedł 2-3 tygodnie do Ameryki. I do Palestyny dochodziły wcześniej te listy. No i ja, proszę pana, to ten Teplicki powiedział, że ja napisała list i on ten list odbierze i on jedzie do Czechosłowacji, to on go pośle z Czechosłowacji. I rzeczywiście on wysłał ten list z Czechosłowacji i to była pierwsza wiadomość. W 1945 roku, proszę pana, na końcu 1945 czy na początku 1946 roku, że mój wujek dostał. Pisał do naszymi najbliższymi sąsiadami byli Polacy i mój wujek pisał do nich list, ale nie dostał odpowiedzi, bo oni nie mogli odpowiedzieć. Nie wolno im było pisać za granicę, pan rozumie? Nie wiem, czy ten list dotarł do nich. W każdym razie ja po pewnym czasie dostałam od jednego znajomego też z Mikulinieckiego, który był w Rosji, że mój wujek dostał jego adres i pisał do niego, do Rosji, pocztówkę posłał, żeby to można było odczytać, że to nie jest zamknięty list, że tam nie ma żadnych sekretów i tak dalej. Wie? Mój wujek napisał taki list do tego znajomego, czy on coś wie o Mikulinieckich, czy wie coś o jego rodzinie. Ale ten człowiek nie mógł odpisać. To znowu z Rosji on nie mógł jemu odpisać. No i on przywiózł ten, i później byliśmy razem w komitecie w Izraelu, byliśmy razem w komitecie Mikulinieckich i on mi przyniósł tę pocztówkę. Ja mam tę pocztówkę, którą mój wujek pisał do niego do Rosji, wie pan? Ona jest u mnie, też na pamiątkę mam. I w ten sposób ten Teplicki posłał z Czechosłowacji ten list. I mój wujek się dowiedział, bo ja napisałam, proszę pana, mam ten list u mnie, bo mój wujek to przechował ten list. I dwa olbrzymie arkusze, na których napisałam, nie było nawet papieru, proszę pana, w Rosji. Nie miałam na czym pisać. To znalazłam takie dwa arkusze z jakiegoś biura, które były liniowane, ale z boku i na dole było coś wydrukowane, były druki. To ja na tych liniach z jednej i z drugiej strony, na dwóch takich arkuszach olbrzymich, napisałam ten list do mego wujka. I mój wujek ten list przechował i ja go mam. Ten oryginał mojego listu do niego. Napisałam mu wszystko dokładnie, co się stało i jak się stało z rodziną, że jestem sama i tego. No później, proszę pana, już z Włoch postanowiłam i tak. Mój wujek miał dwóch przyjacieli, którzy pracowali we Włoszech właśnie w tych sprawach przemycania ludzi do Palestyny na statkach. I wujek do nich napisał. I oni do mnie przyjechali mnie odwiedzić i zaczęli się mną interesować i byli tak, mieli przepraszam, ja się napiję tak, trochę wody, mogę? Może pani zrobić kawę albo... Nie, dziękuję. Nie. I więc oni się mną opiekowali i wuj prosił ich, żeby oni mnie wysłali, ale już legalną drogą i żebym nie poczuwała tyle właśnie przeżyć. No i ja stale pytam, i oni do mnie przyjeżdżali do Rzymu, myśmy się spotykali w Rzymie, oni byli na Via Nazionale w Rzymie, na głównej ulicy
w hotelu, w hotelu i jak oni przyjeżdżali, a żeby się ze mną spotkać, to mi dawali znać, że oni będą i ja przychodziłam i ja dostawałam od nich pieniądze, a mój wujek dawał te pieniądze ich rodzinie w Palestynie. No i ja ich bardzo prosiłam, słuchajcie, ja już nie mam siły, już nie mogę więcej. Ja jestem cały czas w drogach. Ja chcę dotrzeć do rodziny. To oni mi mówią, Niusia, teraz ty nie możesz jeszcze dotrzeć do rodziny legalnie, ale przyjdzie taka chwila, że będziemy mogli cię jej posłać legalnie samolotem. My cię przyrzekamy, że jak będzie tylko taka pierwsza możliwość, to pierwszą możliwością my ciebie posyłamy. No i ja czekam i czekam i to się przedłuża i przedłuża. I ja mówię im, słuchajcie, ja was bardzo proszę, dajcie mi znać, kiedy odprawia się statek do Palestyny. Ja już nie mogę dłużej. Nie mogę się tułać, na tułaczce być dłużej. No oni mi mówią, ja dostaję od nich zawiadomienie, że odprawia się statek, ale nie są pewni, że ten statek dopłynie, zostanie, znaczy ten statek popłynie do Hajfy, tak, ale do portu, ale nie wiadomo, czy dadzą nam zejść w porcie w Hajfie, czy nie. Będziemy musieli popłynąć na Cypr. Że nie popłynę na, czy nie popłynę na Cypr. Powiedziałam im, słuchajcie, ja już więcej nie mogę. Ja chcę dotrzeć do rodziny, to niech będzie Cypr. To może z Cypru ja się szybciej dostanę do Palestyny, aniżeli tutaj z Włoch. No i oni mi mówią, że właśnie, że taki odprawia się taki statek i że oni mnie przesłali, dali mi przesłali mnie na taki punkt niedaleko Rzymu, że tam w tym punkcie, tam była taka, był taki punkt, jakby taki, wie pan, tymczasowy kibuc, taki żydowski, młodzieży żydowskiej i oni mi powiedzieli, ty pojedziesz do nich, oni, do nich przyjedzie ciężarówka i zabierze was do portu na południe Włoch, do południowych Włoch, do pewnego portu i tam zawieźli nas do jakiejś wsi i tam byliśmy w takim domu jakimś na wzgórzu, a na dole morze, proszę pana, i tu była wioska i siedzę i czekam. I pewnej nocy budzą nas i mówią, bierzcie tego. A co ja miałam, proszę pana, torbę. Miałam coś na zmianę i nic więcej. To, co miałam, to, co było, co posiadałam. No, idziemy, proszę pana, i wsiada się na statek. Jest północ. I stoi, jest statek. I ja już dochodzę do statku, jest taki mostek. I ja już jestem prawie przy statku i stoją ci dwaj panowie i mówię, Niusia, myśmy tu przyjechali, żeby cię wziąć z powrotem. Nie wchodź na ten statek. On dopłynie do Hajfy, ale on wróci na Cypr. Ty nie pojedziesz, nie popłyniesz do Palestyny, nie zostaniesz w Palestynie. Ale dlaczego on się w Hajfie nie można było wyjść? No bo Anglicy nie dali zejść, proszę pana. Nie dali, pewnie. Anglicy wszystkie te statki wysyłali na Cypr. Oni nas odprowadzali, proszę pana, na środku morza oni już nas oczekiwali. Nie dopływając do Hajfy, to oni już na nas czekali, proszę pana. A my dopływaliśmy do Hajfy, to wtedy oni nas okrążali i z powrotem, i na Cypr, tak. No i przyjechałam na Cypr, proszę pana. Czyli pani, bo ja pani przepraszam, pani wsiadła na ten statek. No pewnie, że wsiadła. Ja im powiedziałam, słuchajcie, to popłynę na Cypr, a z Cypru ja się szybciej dostanę do Palestyny, bo już jest bliżej niż z Włoch.
Takie były moje myśli, pan rozumie? No byłam na Cyprze, proszę pana. Przybyłam na Cypr, to było gdzieś w czerwcu, czy w lipcu 46 roku, czy 7 roku, 47 roku, co ja mówisz, 47 roku, proszę pana, w 47 roku. I przyjeżdżamy na ten Cypr i ja jestem, i tak, i jak przyjechałam do tego punktu, gdzie byli ci ludzie, którzy czekali, właśnie mieli się odprawić ze mną do tego statku, na południe Włoch, to tam powiedziano, oni tam powiedzieli tam był przełożony tej młodzieży, że jak ja przyjadę, to powinni mnie posadzić w ciężarówce, która pojedzie na południe, powinni mnie posadzić w pewnym miejscu. No i ja siedziałam w kabinie, bo było miejsce na trzech w kabinie, to ich było dwóch. Był szofer i jego pomocnik. I ja siedziałam w kabinie i ta młodzież, która jechała ze mną, była na górze. I tak byłam, no już. I mówię, nie, ja wsiadam, ja jadę na Cypr, ja nie schodzę stąd. Specjalnie przyjechali, proszę pana, żeby mnie zabrać z powrotem, powiedziałam. No i byłam na Cyprze. I byłam, proszę pana, był z nami, przypłynął lekarz z żoną. I tak jak mnie tak protegowano, to byłam w kabinie na statku, który płynął na Cypr, to już był statek angielski. Musieliśmy przejść, brytyjski, przejść z naszego statku na ten statek brytyjski, wojskowy, wojenny statek i oni z nimi dopłynęliśmy do tego. Ale proszę pana, co to są Anglicy? Byłam w jednej kabinie. Ja byłam w kabinie z lekarzem i jego żoną. Po takim powiedzieli, że ja mam być gdzieś tak protegowana. Tego mnie było wszystko jedno, gdzie ja bym była, proszę pana. Nie zależało mi na tym. A ta pani Blatt z córkami została we Włoszech. I one też miały byli dwaj bracia ich ojca, tych dziewcząt, znaczy dwaj bracia męża Blatowi byli w Palestynie, obaj adwokaci. I jeden był w Jerozolimie, a jeden był w Tel Awiwie. No i te panie zostały tam na południu we Włoszech i czekały na jakiś legalny ten transport. No a ja dostałam się na Cypr, więc ponieważ uczyłam się w szkole pielęgniarskiej, to pytali mnie, czy chciałabym pomagać w tym przychodni w tym obozie, gdzie nas posłali. A ten obóz, w którym byłam, to był obóz 55. To był dawniej, przed tym był karnym obozem wojska angielskiego. I to było nad morzem, ale dookoła nie było, proszę pana, i jednego domu pan nie widział, pan tylko widział piasek i morze, piachy i morze, piasek i morze. A w tym obozie było nas, no te, na tym statku było jakieś, ja wiem, jakieś na dole, tam wszyscy byli w takiej ciasnocie, że było tam jakieś kilkudziesięciu ludzi, a ja byłam na górze, w tym, gdzie był lekarz i jego żona. I przypadkowo ten doktor przyjął były dwa
no jak to powiedzieć, dwie położnice rodziły, dwie kobiety rodziły, każda z nich urodziła syna na pokładzie tego statku angielskiego. No i wyszliśmy właśnie w tym tego na Cypr, ale te kobiety zostały wysłane do specjalnego obozu, w którym były tylko matki z dziećmi. A my byliśmy w takim obozie, dookoła drut kolczasty, proszę pana. Na każdym końcu była wieża i stał żołnierz brytyjski i straż na każdym końcu. Był olbrzymi obóz. No i tam była widocznie, że wybrano takie tych z tych przybyłych imigrantów, to wybrali tam taki komitet i oni, ale ja byłam właściwie łącznikiem tego komitetu z tymi Anglikami, bo ja rozmawiałam po angielsku. I w tym obozie, proszę pana, to ja pomagałam i tego, i w tej przychodni pomagałam i byłam łącznikiem między tym obozem i tymi Anglikami. I tam był jeden sierżant, którego... I mój wujek wtedy już mnie dwa razy odwiedził. Jak byłam na Cyprze, mój wujek mnie odwiedził dwa razy. I posyłał mi przy każdej okazji, ktoś jechał na Cypr, bo było dużo ludzi, którzy mieli krewnych w Palestynie i oni przyjeżdżali, krewni przyjeżdżali ich odwiedzać i przywozili im. I to mój wujek posyłał też różne tego. I byłam już ubrana i miałam pieniądze i trochę pracowałam, trochę pomagałam i tego. I przyjeżdżali goście, był raz przypłynął statek amerykański i był inżynier Żyd na tym statku i on chciał zobaczyć, jak wygląda taki obóz. I przyszedł do, podszedł do ci Anglicy, no, Angliczanie czy Anglicy? Jak? Anglicy. Anglicy mieli swoje biuro i tego pomieszczenie, gdzie oni mieszkali, w którym mieszkali za ogrodzeniem tego obozu. Ten obóz był ogrodzony takim drutem kolczastym i takie tego i bardzo, bardzo szczerzony, to raz przypłynął statek taki amerykański, był inżynier Żyd na tym statku i on chciał zobaczyć, jak wygląda taki obóz, bo każdy słyszał o tym i każdy wiedział o tym. No i on powiedzieli mu, że ma pojechać tutaj, jest najbliższy właśnie, najbliższy obóz jest ten obóz, który jest blisko Famagusty i oni zatrzymali się w Famagusta, to on przyjechał i przyszedł do tego, to ci Angliczanie mnie przyprowadzili go do mnie. I ja go oprowadzałam po tym obozie i mu pokazywałam wszędzie, co jest, gdzie jest kuchnia, gdzie się wydaje, gdzie się dostaje coś, gdzie się popiera tego, gdzie się to... Różnie, różnie tego. Gorąco było, proszę pana. Ten piach był tak na może 50 stopni gorąca było w tym piachu. Nie można było stanąć bosą nogą na tym piasku. Oprócz tego piasku i dookoła pustynia, nic nie tam nie było. I tak byliśmy w takim obozie. No i później dopiero jak czy w 1948 roku, w maju, jak proklamowano, jak już głosowano za powstaniem państwa izraelskiego, to już było inaczej. To już przyjechało więcej lekarzy i było zupełnie i zaczęło się właśnie zaczęło się właśnie te. Ta
no, otworzyła się ta droga do Palestyny, do Izraela właściwie. To już był Izrael. I ja przybyłam do Izraela 23 stycznia 1949 roku. Proszę panią, proszę pana. 3 lata na tułaczce. 3 lata. Czyli na tym Cyprze, jakby to pani była? Na Cyprze byłam prawie 2 lata, proszę pana. Na Cyprze prawie 2 lata. Tak. A mogła pani wychodzić poza teren tego obozu? Ja jako... Tak, ponieważ miałam łączność z tymi Anglikami, Anglikanami, tak, to ja miałam prawo. Ja, proszę pana, też w przychodni pomagałam i pracowałam trochę, co mogłam, to robiłam. I ja jak ubierałam moje te, tego, no, jak to powiedzieć, ten ubiór siostry, tak, pielęgniarki, i zakrywałam głowę też takim tym, to ja wychodziłam zupełnie swobodnie. Oni mnie wszyscy znali, wszyscy Angliczanie tam, którzy byli w tym biurze, w tej komandzie, wszyscy mnie znali. Jak ktoś przyjeżdżał, jak coś tego, Sister Helen oprowadzała, Sister Helen pokazała, Sister Helen tego. Ja dochodziłam do bramy, proszę pana, muszę powiedzieć, że tak mnie tego, przychodziłam do bramy, ten Johnny otwierał, Sister Helen, please, you can walk. Walk freely, please, walk freely. No i tak było. I później jak przyjechałam do, proszę pana, przyjechałam, to już było państwo izraelskie, jak ja przyjechałam w 49 roku, w styczniu. 23 stycznia. A zanim przejdziemy teraz jeszcze do Izraela, to chciałam wrócić jeszcze do tej historii z Kubą Morgensternem. Z Morgensternem, tak. Jak ja wysłałam Kuby do Polski. Proszę pana, Kuba mieszkał z kolegą, który też został przy życiu, stracił całą rodzinę i było wtedy bardzo dużo wojska. Wszędzie było, proszę pana, i pan wie, że był też sąd wojenny tam z barażu, bo Tarnopol nie mógł służyć więcej jako miasto wojewódzkie, to zostały przeniesione biura do Zbaraża i do Czortkowa. To było tak, były tego pewne biura, pewne czynności były w Zbarażu, pewne czynności w Czortkowie i tak, bo Tarnopol był zupełnie w 80% był zniszczony, zupełnie. Więc ja tego, będąc tam, to była taka grupa tych Sowietów, którzy był jeden oficer sowiecki, ale on nie był w mundurze. I on był naczelnikiem biura, które zajmowało się opłacaniem za roboty naprawiania dróg w województwie tarnopolskim. Więc co to było? Bo ponieważ jechało tyle wojska i była też wojna i była taka, więc drogi były bardzo zniszczone i niektóre drogi były w ogóle nie można było autami przejeżdżać tymi drogami. Więc naprawiano te drogi. I w tym biurze było 2 Żydów, którzy ocaleli, i tych buchalterów. I oni prowadzili buchalterię tego biura. I pewnego dnia jeden z nich przyszedł do mnie, dowiedział się, że jest taka jedna, która umie jeszcze pisać i czytać. No, przyszedł, przychodzi do mnie mówi, i przedstawił się i powiedział, kim jest. I w jakim celu przychodzi, czy chciałabym być
czy zgodziłabym się być sekretarką tego właśnie. On był w randze pułkownika, ale nie był w mundurze. On był w cywilnym ubraniu. W tym biurze, bo ten właśnie naczelnik poszukuje sekretarkę. Ja powiedziałam, słuchajcie, ja chcę zarobić trochę pieniędzy, ale nie wiem, ja nie wiem, nigdy nie robiłam tego, nie wiem, co będzie, jak będzie. To on mówi, no to spróbuj. Ja mówię, dobrze, to spróbuję. Zobaczymy. No i on powiedział, że on mi da odpowiedź. Po jakichś dwóch, trzech dniach on wraca do mnie, mówi, ten Grigorenko, on się nazywa, zaprasza ciebie na obiad. On mieszka na wsi w Kamionkach, to niedaleko granicy rosyjskiej. On mieszka w Kamionkach, bo tam jest tego i tam w okolicy są bardzo zniszczone te drogi. I tam naprawiają. I on potrzebuje koniecznie sekretarkę. Ja mówię, dobrze, no to on mówi, ja ciebie przyjdę i zabiorę na zajutrz, ja przyjdę i ja cię wezmę i ja cię do niego zaprowadzę. Dobrze. Przechodzę do tego, on mieszka tam u jednej rodziny, przy jednej rodzinie w tych Kamionkach. I ta pani jemu gotuje, ta gospodyni, i podaje nam obiad, i my rozmawiamy, i on mi mówi, że on potrzebuje sekretarkę, że może powierzyć, że tak, że chodziła do szkoły, że mi wszystko ładnie. Ja mówię, ja spróbuję i zobaczymy. I rzeczywiście byłam jego sekretarką, ale on miał jeszcze jedno zadanie, proszę pana. Jak front posuwał się już w głąb Polski, znaczy przeszedł okolice Lwowa, Lwów-Przemyśl, prawda? Już bo Lwów-Przemyśl to już było rosyjskie podczas wojny, II wojny światowej. Przecież oni podzielili się Polską. Zachód był niemiecki, a wschód był rosyjski. Więc granica była właściwie za Przemyślem. Przemyśl to już było miasto polskie, jeszcze było polskie, ale do Przemyśla to było rosyjskie. I wie pan, jak się front posuwał i głębi do Polski, znaczy tereny polskie zostawały oswobodzone, to on wysyłał ludzi po trofea i przywozili różne rzeczy, proszę pana, transportami, pociągi szły i z fabryk, i z kopalni, z wszelkich tego. I ci ludzie to wszystko załatwiali, on posyłał tych ludzi, więc on posyłał tych ludzi. To ja drukowałam na maszynie te przepustki. I on stawiał pieczątkę i podpisywał. Nazywał się Grigorenko i podpisywał bardzo wyraźnie, proszę pana, każda, tak fonetycznie, każda litera mógł pan ją z łatwością odczytać. I pewnego czasu, proszę pana, po pewnym czasie on miał do mnie takie zaufanie, że on mi zostawił pieczątkę. I wtedy, proszę pana, już nie mówię o tym, że Kuba miał wielkie powodzenie wśród tych kobiet, oficerek, wśród tych rosyjskich. One szalały za nim. I ja myślę sobie, Boże moje, ja mu mówiłam, Kuba przestań i Kuba przestań i Kuba przestań. Ale zaczęli Rosjanie mobilizację młodzieży, proszę pana, do wojska rosyjskiego. I byli tacy, którzy przeżyli wojnę i zostali zmobilizowani do wojska rosyjskiego, sowieckiego. Ja widzę, że ta cała sprawa mi się nie spodobała, że mogą Kubę zmobilizować do wojska tego. To ja mówię, Kuba, ty stąd zbiewasz. Ty jedziesz do Polski. Mówiłem się, jak ja się dostanę do Polski, jak co? Ja mówię, ty pojedziesz do Polski i ty słuchaj mnie. Proszę pana, jeszcze byłam wtedy z tymi u tych Blumów, z Blumami mieszkałam.
Mikulińca. Ja mówię, ty dzisiaj przyjdziesz spać do nas. I mówiłam z Malwiną Blumową i umówiłyśmy się, że Kuba przyjdzie do nas spać. O 5 nad ranem my wyruszamy, Kuba, my wyruszamy o 5 nad ranem pieszo do Tarnopola, żeby nikt nie widział, że my siadamy na jakieś auto, żeby mógł powiedzieć, że widzieli nas, że jechaliśmy w kierunku Tarnopola. Przyjeżdżamy do Tarnopola, przychodzimy do Tarnopola pieszo, jeszcze rano, no szliśmy może 4 godziny, na pewno. I wie pan, przychodzimy do Tarnopola i ja wiedziałam, gdzie jest ta trampiada, gdzie się siada. Poszłam do Janka Misiewicza, on wtedy pracował na gorzelni i powiedziałam, Jan, daj butelkę wódki, bo ja muszę odprawić Kubę do Polski. No to Jan dał butelkę wódki i ja stoję z tą butelką wódki. Proszę pana, pan pokazał butelkę wódki żołnierzowi rosyjskiemu, to pana zawsze zabrał. To zabrał pana nawet na koniec świata by zabrał. I ja mówię, Kuba, ty siadaj, ty jedziesz do Lwowa i ty we Lwowie nigdzie nie idziesz. Ty idziesz na główny dworzec, kupujesz bilet do Polski i tu masz ten dokument i z tym ty jedziesz do Polski. A Kuba uczył się w Przeworsku, w gimnazjum. Miał tam wujka. Wuj był adwokatem, to był brat jego mamy. Nie był żonaty, ale była gospodyni, która prowadziła dom. I Kuba był jednakiem, jedyny taki wycacany syn. Proszę pana, nie chcieli go posłać do obcych ludzi, do Tarnopola, na tego, żeby w Tarnopolu chodził do gimnazjum. No i tak to było. I ja tak odprawiłam Kubę do Polski. I on pojechał i przyjechał do Polski. I pojechał do Warszawy. I zgłosił się tam do Wojska Polskiego. Został zmobilizowany do Wojska Polskiego, ale był w służbie, ja nie wiem, jakie było, jakie stanowisko on zajmował, ale w każdym razie w jakimś biurze i był porucznikiem. Jak ja przyjechałam do Polski wtedy i poszłam do Misiewiczów, to on przyjechał, proszę pana, no jak ja się cieszyłam, że ja widzę Kubę w mundurze polskim, porucznik tego, no ja mówię, no Kuba, jak, co to? On mówi, jaka ty niuśka jesteś, jaką głowę ty masz? Ja mówię, ja mam? Powiedz temu oficerowi, podziękuj za to, że ja to miałam i mogłam tobie pomóc. Tak to było. I tak Kuba się dostał. I później, proszę pana, jak on się zwolnił z wojska, to dostał stypendię i poszedł w Łodzi. Była szkoła kina, tak? Jak? Filmowa, właśnie. Była szkoła filmowa i on się tam uczył i proszę pana, po pewnym czasie on był też kierownikiem tej szkoły filmowej. I później jak się skończyła zakończył się ten wpływ komunistyczny w Polsce, prawda, to już po Jaruzelskim, prawda, że to powiem. Po 89. No to jest po Jaruzelskim, bo to był po zawsze pytali mnie, mówię, nawet w pociągu, no powiem panu później, bo to nie należy do tej sprawy. No proszę pana, i on jak tego, to on założył swoją firmę filmową. Tak, Bagatela, to była jego firma. On też pisał scenariusze pisał nie do wszystkich swoich filmów. On dużo filmów robił o Holokoście i o dzieciach, o Korczaku. I tak, i byłam naprawdę, byłam, i wie pan, że z zeszłego roku we wrześniu to dokumentalna telewizja Izraela zrobiła film o Kubie. Bo Kuba zrobił seriały
o Holokoście, i o dzieciach, i o Korczaku. Więc izraelska ta dokumentalna kino. No, wie pan, jak zaczynam dużo mówić, to już mi zaczyna brak słów. W każdym razie. I oni odwiedzili Krystynę, jego żonę. I Krystyna im dała taki wywiad z okresu ich życia, jak oni się poznali, jak żyli i co Kuba tworzył i w czym ona brała udział, prawda? Ona wszędzie Kubie na początku otwierała wszystkie drzwi, bo ona pochodziła z arystokracji, Krystyna pochodzi z arystokracji polskiej. W każdym razie i to była wielka miłość i tak dalej. I on dotarł do tego na pewno też z jej pomocy. I oni byli u niej, więc ona opowiadała o ich wspólnym życiu i co on tworzył. Ale jak zaczęli pytać o rodzinę, o tym, jak o jego dzieciństwie, o jego, Kuba nigdy nie mówił o sobie, nigdy nie opowiadał o sobie. To ona powiedziała, wiecie, ja wam dam numer telefonu jednej kobiety w Izraelu i co chcecie wiedzieć, to ona wie. Ona wie wszystko, co z Kubą, co było z Kubą i skąd jej... z jakiej rodziny on pochodzi, jaka rodzina i co, i jak, i tak dalej. No więc dostaje telefon i przedstawia się tam jedna pani, mówi, że jest dokumentalnych filmów izraelskich i ona dostała od Krystyny numer mego telefonu i chciałaby ze mną pomówić, żebym się zgodziła. Oni chcą mnie pytać o Kubie. I mówię pewnie, że ja się zgadzam i umówiłam się z nimi. I przyjechała ich dwójka i siedzieli, byli u mnie, nakręcali mnie 4 godziny. Wie pan, 4 godziny o Kubie. I pokazywała mi, co ja mam, co mi Kuba przysyłał. Wszystko jest u mnie przechowane. I tego, i co, i takie zdjęcia, wie pan, jak Kuba był mały, jest takie zdjęcie z moją siostrą, że napisane jest, że to jestem ja, ale to nie byłam ja, to moja siostra z nim i z koleżanką. No, później inne zdjęcia też i zdjęcie takie grupowe, moja mama i dwie jej siostry, Anna i Fanka. I ta pani Morgenstern, ta najlepsza przyjaciółka mojej mamy, jego rodzice byli najlepszymi przyjaciółmi moich rodziców. I myśmy się razem wychowali. Święta razem, proszę pana, wakacje razem. U nas był duży ogród, była altana i na dole rzeka i wykąpać się i tego. Wszystko było razem. Nadzwyczajni ludzie, bardzo kulturalni ludzie, jego rodzice, bardzo kulturalni ludzie. Obaj pochodzili z Austrii, z Wiednia. Jej rodzina jeszcze nadal była we Wiedniu. Jego rodzina jeszcze zdążyła do Hitlera, ci, którzy pozostali we Wiedniu, wyjechać do Stanów Zjednoczonych, opuścić Austrię i wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Morgenstern'a rodzina. A Kuba był jedynakiem, nie było więcej nikogo. I ten Kubuś był tak, wie pan, tak o niego drżali, że nie chcieli go posłać do obcych ludzi na stancję, to się tak nazywało. A żeby poszedł do gimnazjum, to pojechał do Przeworska, był u swojego wuja w Przeworsku. Wuj był adwokatem, brat tego mamy. No, wie pan. Bo ja chciałem zapytać tak. Jeszcze o to, no, choćby Kuba zostaje w Polsce. Pani po tym, jak przyjeżdża do Polski, do Bytomia,
A tak, później czy z pani, Bytomia. czy pani w ogóle wyobrażała sobie pozostanie w Polsce, czy pani od początku wiedziała, że pani chce Nie, ja wyjechać nie, ja, do wujka właśnie do... proszę pana, to co ja przeżyłam w Polsce i nikogo nie miałam w Polsce. Nikogo, nikogo. Cała rodzina, rodzina zmieniała, 62 osoby. Jest list, a wie pan, w tym... Tak, to widziałem. To pan widział, tak. Ja tam jest rodzina mego ojca i rodzina mojej mamy. Nawet dziadek i babcia, jeszcze byli młodzi ludzie. Moi rodzice zginęli, mama miała 43 lata, a ojciec miał 47. Babcia miała 64, a dziadek miał 68. Byli jeszcze ludzie, którzy mogli żyć, bo zawsze dobrze im się powodziło i dobrze im się wiodło i tak dalej. To jest, wie pan, ta wojna. Tak, ten Hitler. Tak, także. Wspominała pani też o tym, że pani wiedziała o pogromie kieleckim. Tak, wiedziałam o pogromie I kieleckim. To jakby, i że była wtedy atmosfera ogólnie bardzo antysemicka, tak pani to doświadczała? No, ja tego nie doświadczałam osobiście, ja nie, bo ja. Wie pan, ja byłam u Misiewiczów, to jak byłam u Misiewiczów jakieś 6 tygodni wszystkiego, to ja tego nie odczuwałam, bo to byli ludzie bardzo kulturalni i Misiewicz nawet przyjechał mnie odwiedzić w Izraelu, wie pan, Misiewicz był u mnie w Izraelu i Misiewiczowa też i Klara też i byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Tak, to proszę pana, nikogo nie miałam. Kogo miałam? Była jedyna, to była taka Ludwinia i Michał. To Ludwinia prowadziła nasz dom, bo były dwie służące i Ludwinia prowadziła dom. Michał był, proszę pana, przy hodowli bydła, to Michał był tym głównym, on wszystkim dyrygował, wszystkim kierował, bo mój ojciec się zajmował się... Tak, doglądał wszystkiego i jeździł. Michał jechał, proszę pana, z pociągami, dwa wagony, trzy wagony bydła do Mysłowic. W Mysłowicach był market, no jak powiedzieć, tak. Rynek, targ. I on tam oddawał, było takie biuro, on tam oddawał, oni przychodzili, odbierali z pociągu. On karmił to bydło podczas podróży, bo to była podróż, proszę pana, ze wschodu na zachód, do zachodu Polski, prawda? I to był pociąg towarowy. I Michał dostrzegał tego i Michał ożenił się z tą Ludwinią, która u nas pracowała. I Michał i Ludwinia to byli ludzie, którzy byli nam bardzo bliscy, bo Ludwinia... Proszę pana, ja miałam 5 lat, to Ludwinia postanowiła, że ja mam już pójść do szkoły, bo ja umiem pisać, i ja umiem liczyć, i ja umiem czytać i nie ma co ze mną robić w domu. I poszła ze mną, bo moja mama każdy rok w sierpniu nie była w Polsce. Ona była w Polsce, ale ona była w Krynicy. I to wiem nawet gdzie, w hotelu czy Róże. To moja mama była w Krynicy każdego roku w sierpniu. Nikt nie przyjeżdżał, żadni goście nie przyjeżdżali, bo wiedzieli, że moja mama jest w Krynicy. Ale do sierpnia to cała rodzina przyjeżdżali, posyłali dzieci do mojej mamy, żeby je trochę podreperowała, prawda, tego. Więc każde Boże Narodzenie, proszę pana, to myśmy o północy, zaprzęgało się te sanki i te konie z tymi dzwonkami i mama zamawiała u piekarza, proszę pana, kołacz długości stołu, no nie taki stół, ale normalny stół i mama piekła miodownik i kupowała wszelkiego rodzaju słodycze i tam różne rzeczy i myśmy jechali do Ludwini o północy, kiedy oni wracali z kościoła.
Ludwinia urodziła dwie córki. Jak Ludwinia rodziła, moja mama jechała do niej na wieś i była przy porodzie. To Ludwinia była druga mama moja. Michał, proszę pana, jak ja byłam w lesie i mnie skradli ten pasek, który mi mama uszyła i wszyła mi te dukaty i to złoto i tę biżuterię, co ja miałam i później nie miałam grosza. Mój wuj, którego spotkałam w lesie, został zabity. Kuba nie mógł mi pomóc, ja spotkałam w lesie Kubę. Myśmy się spotkali w lesie. To już, to nie miałam nikogo, ale jak nie miałam niczego, a mieliśmy ukryte futra moich rodziców, bo Żydom nie wolno było mieć futra i srebro rodzinne, całe srebro rodzinne było ukryte w rodzinie Łopatyńskich, w Mikulińcach. Wszystko. I tam były, proszę pana, były materiały na suknie, na kostiumy, futra moich rodziców i tego, i całe srebro. To ja, proszę pana, z lasu, Ludwinia i Michał mieszkali na wsi, bardzo blisko tego lasu, w którym ja byłam, w którym ja się ukrywałam, to ja nocą, proszę pana, w nocy, jakieś 10-12 kilometrów w nocy, wkradałam się do tej wsi i do Ludwini i dałam Michałowi list, żeby poszedł do Łopatyńskich i w liście poprosiłam ich, żeby jeden z synów pojechał do Tarnopola i sprzedał to srebro rodzinne moje, żebym ja miała parę groszy, żebym mogła kupić u wieśniaków tam bliżej, blisko lasu, żebym mogła kupić chleb i jeszcze coś, prawda? I Michał poszedł do Łopatyńskich i Stach Łopatyński pojechał do Tarnopola i sprzedał to srebro. I Michał mi przyniósł pieniądze i ja miałam już pieniądze. Później zabili mego wujka i zostałam znowu sama, nie miałam nikogo. I było bardzo źle, no ale tak, ale jak po wyzwoleniu, jak przyszłam do Michała i do Ludwiny, i Ludwinia tak na mnie patrzy i mówi: Niusia, gdyby cię twoja mama widziała tak, jak ty wyglądasz, to by umarł. Mówi: Ludwiniu, nie mów tak, bo już moja mama dawno umarła, już nie ma jej, ona już dawno umarła, ona mnie nie zobaczy. To jest, wie pan, to była tak jak rodzina, bo służba u nas to tak się, proszę pana, jak myśmy, jak nas wywłaszczyli Sowieci z wszystkiego, i z majątku, i z domów, i z wszystkiego, poszliśmy mieszkać u mego dziadka w jednym pokoju, a mieliśmy dom 10-pokojowy i były dwie służące, Ludwina zarządzała wszystkim, a w czwartek przychodziła pani Maria Grabowska, gotować i piec, bo zawsze w piątek i w sobotę było pełno gości. Bo tato był w domu, mama była w domu, a nieraz ojciec jak wyjeżdżał, to nieraz wracał po sobocie do domu. Nie bywał w sobotę w domu, a nieraz jak wracał w sobotę. To jechało się na stację kolejową, ktoś jechał, albo Michał, albo ktoś inny i go przywoził, bo stacja kolejowa była 4 kilometry za miastem w Mikulińcach. To była stacja węzłowa, stacja Mikulince Strusów. Do Strusowa były jakieś 2-3 kilometry. Z tego miasteczka było jeszcze, Strusów był jeszcze mniejszy niż Mikulince. Bardzo małe miasteczko, więc to była stacja kolejowa Mikulince Strusów. A z Mikulince były 4 kilometry, to ktoś wyjeżdżał, żeby ojca przywieźć do domu ze stacji kolejowej. To była rodzina, proszę pana, jedna z najbardziej, no, jak to powiedzieć, ekonomicznie zabezpieczona rodzina. Moja siostra uczyła się w gimnazjum w Będzinie. Dlaczego w Będzinie? Bo siostra zaczęła się uczyć jeszcze w gimnazjum według starego typu. Mając 10 lat, po czwartej klasie powszechnej, ona pojechała do gimnazjum, bo mogła pojechać też, mogła zacząć uczyć się mając po szóstej klasie, ale
Moja mama zawsze dbała o to, żebyśmy się dobrze uczyły, żebyśmy wszystko wiedziały, żebyśmy to... Proszę pana, ja znam klasyków niemieckich, bo była biblioteka w niemieckim języku, była w domu, było pełno książek. Moja mama była zapisana w bibliotece, miała abonament w bibliotece miejskiej, bo wypożyczała książki, co tylko wychodziło, moja mama czytała. A ja jak tak po kryjomu, czego nie wolno mi było czytać, też czytałam. I to była rodzina, która, nie mogę powiedzieć, no proszę pana, wychowałyśmy się na polskim języku. Ja uczyłam się, mając 6 lat, zaczęłam się, opowiadałam już o tym, że miałam nauczyciela do hebrajskiego i nauczycielkę angielskiego. Siostra moja w gimnazjum uczyła się, znaczy w gimnazjum uczyli niemiecki język, to był obowiązkowy i jako jeszcze jeden język obcy, to ona uczyła się francuskiego, francuski język wzięła. A potem, jak już była w Mikulincach podczas, jak już była wojna i ona już nie mogła, nie mogła pojechać na uniwersytet, bo nie mogła we Lwowie, nie mogła mieszkać, nie wolno jej było mieszkać we Lwowie, bo Sowieci, proszę pana, ona zdała maturę w 1939 roku. I chciała się uczyć we Lwowie, a Rosjanie nie dali jej pozwolenie, bo rodzina, rodzice i ona dostali, Rosjanie nas okupowali, przybyli do nas, do Mikulinic 17 września 1939 roku, 39 roku, tak, we wrześniu, 17 września. W listopadzie, na początku listopada już byliśmy wywłaszczeni z naszego majątku i przenieśliśmy się jednym pokoju mieszkaliśmy w domu dziadka. Później na końcu listopada Sowieci dali każdemu dowody osobiste. W dowodzie osobistym moich rodziców i mojej siostry był paragraf 11, który potwierdzał to, że to są kapitaliści, wrogowie tego ustroju sowieckiego, pan rozumie, i że nigdzie mój ojciec nie dostał pracy, bo w konstytucji rosyjskiej jest taki paragraf, że kto nie pracuje, ten nie je. Pan rozumie? To tak, to skąd, to czym ty się... Chwała Bogu, myśmy nie głodowali, bo zawsze było co sprzedać i były pieniądze i były różne rzeczy. I zresztą, co myśmy mogli w jednym pokoju umieścić, proszę pana? Wychodziliśmy, przyszli ci Rosjanie do naszego mieszkania, to przyszła ta Rosjanka, to tak głaskała, wie pan, szafy i wszystko, bo ona jeszcze czegoś podobnego nie widziała. Przecież te Rosjanki, proszę pana, ubierały nocne koszule jako balowe suknie. Tak było na początku. I to prawda, wie pan. Ja nie opowiadam panu żadnych bzdur. Tak to było, bo one coś takiego widziały wtedy, w 1939 roku. No tak to było, tak. Więc siostra chciała pojechać do Lwowa się uczyć. To nie dostała, nie została, nie, 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 nie dostała zezwolenia na mieszkanie we Lwowie, mieszkać we Lwowie, bo ona ma 11 paragraf. Ona jest wrogiem. Proszę pana, ja pamiętam, że ja chodziłam do szkoły. Jak uczyłam się ukraińskiej i była lekcja ukraińskiej
literatury, czy rosyjskiej literatury. Rosyjskiej literatury jeszcze ją można było znieść, ale ta ukraińska literatura, i tam pisze poetka Lesia Ukrainka, tak ona się nazywała. Tak pisze na tych burżujów. Ta nechaj woni hinut, Boże woli od tam padają, wszystkich panów do jednej jamy, burżujów za burżujami, budem być. Tego, proszę pana, to jest taka lekcja, jest w gimnazjum, znaczy w szkole rosyjskiej była taka lekcja ukraińskiej mowy. No i ja mam się tego uczyć. Później miałam wypadek, proszę pana, że w listopadzie nas wywłaszczyli, w listopadzie dali te paszporty rodzicom i w listopadzie już mieliśmy w szkole, już mieliśmy uczcić Dzień Rewolucji Sowieckiej, proszę pana. I zwraca się do mnie ten Rosjanin, który nas uczy rosyjski język, który wykłada język rosyjski, uczył rosyjskiego. I on mówi, Niusia, ty będziesz deklamować ten wiersz na tego, na jak będzie ta uroczystość rewolucji tego. Ja mówię, jaki wiersz? Szeroka ty strana ty moja radnaja, mnogo w niej polei, sadów i les. Człowiek przechodzi jak chazajin po swojej swobodnej, tak, swobodnym kraju sobie, człowiek tak sobie żyje swobodnie. Ja mówię, ja nie będę. Nie moja strana, nie moja strana, nie moja rodzina. Tak ja mu mówię. Nie mój kraj, nie moja ojczyzna. No, to on mi dał, proszę pana, niedostatecznie z rosyjskiego, jak w grudniu dawali za półrocze, dawali tego świadectwa. I ja płakałam. Płakałam, dlaczego mnie się to należy? No dlatego, że ja tak tego powiedziałam, że przychodzę do domu i płaczę i mówię, słuchaj, mamo, tak to mama mówi, no i co ty narobiłaś? I co ty zrobiłaś? I jeszcze nas wyślą na Sybir. A gdyby nas wysłali na Sybir, byliby wszyscy przeżyli. Byliby przeżyli. Moja mama była silna kobieta, była zdrowa, ojciec też i siostra. Proszę pana, siostra moja mogła żyć, gdyby było inaczej. Siostra moja już w 43 roku, będąc, jak byliśmy jeszcze w getcie w Podhajcach, zażyła truciznę po akcji likwidacyjnej w tym getcie. Myśmy ocaleli. I wyszliśmy z tej jamy, z tego bunkru. Mama coś ugotowała, coś. I dochodzi, i było tak w pokoju, proszę pana, myśmy mieszkali w mieszkaniu, w jednym pokoju 12 osób. Dziadek, babcia, ciocia z mężem i z dzieckiem. My w piątkę, bo była z nami ta dziewczynka, córka, kuzyna mego ojca, która została sama przy życiu, rodzinę zabrali. 12 osób i dwie dziewczęta, dwie siostry, które właścicielki tego mieszkania. Bo przyjechaliśmy do Podhajec, a żeby nie jechać do Tarnopola, do getta, bo w Tarnopolu ludzie byli na ulicy, ale myśmy przyjechali do Podhajec. W getto było prawie zupełnie wypełnione, nie było miejsca, myśmy byli 3 noce na ulicy w listopadzie i było bardzo zimno i ktoś tam przeszedł, przechodząc trzeciego dnia, mówi do moich rodziców, słuchajcie, tutaj blisko, drugi dom od wejścia do getta, jest tam wolne mieszkanie. Idźcie, zobaczcie, czy możecie tam wyjść. I moi rodzice poszli tam zobaczyć. I
przyszli, powiedzieli, idziemy. Przechodzimy tam, proszę pana, i leży kobieta w łóżku. Na podłodze stoi miska z wodą i ona ma gruźlicę, otwartą gruźlicę, i ona kaszle i pluje krwią do tej wody. 28 lat po porodzie martwego dziecka. Obok stoi, opiekuje się nią młodsza siostra, 23 lata. I te dziewczęta nie mogą wyżyć, nie mają z czego żyć. Taka bieda, że kawałka chleba nie było tam. Proszę pana, i myśmy weszli do tego mieszkania, do tego pokoju. Nas było 10 i ich one 12 osób w takim jednym pokoju i z tą chorą kobietą. Ale te dziewczęta się żywiły przy nas. Co myśmy jedli, to one dostawały. Wszystko, wszystko. Później przy reakcji likwidacyjnej w tej mgiecie, to ona nie mogła zejść do schronu, bo ona by się tam dusiła, wie pan. I ona została w łóżku i ją zaszczelili. A myśmy byli w schronie i przeżyliśmy, ale wyszliśmy już do mieszkania. Moja siostra postanowiła, że wystarczy. I zażyła truciznę. I moja mama coś ugotowała, jakąś kaszę taką i daje nam, chce nam dać, żeby tego, i nie może ją. Nie, ona się nie budzi. I mama zaświeciła świecę i patrzy, ona jest taka zmieniony kolor twarzy, sinieje. Ojciec latał jak zwariowany, proszę pana, w getcie i szukał lekarza. Znalazł lekarkę, przyszła, wypompowała jej żołądek. Jakoś taką ona tak leżała całą noc i ja siedziałam przy niej. I ja się pytam już tak nad ranem, mówię, mani, kim ja jestem? Ona mówi, co ty się pytasz, kim ty jesteś? Jesteś Irka, moja najlepsza koleżanka z gimnazjum. No to ja jestem Irka, jej najlepsza koleżanka z gimnazjum. Ona jeszcze była taka, wie pan, niezupełnie przytomna. I później jak ja widziałam moją rodzinę, opowiadałam panu, że widziałam ich, odwiedziłam ich tydzień przed ich śmiercią. Moja siostra leżała na tej pryczy, ja podnoszę się do niej patrzeć i takie łzy pływają, bo miała zapalenie oczu po tej truciźnie. Myśmy mieli cyankali po tej truciźnie. I ja dochodzę do niej i ona mi mówi, Niusia, ja na takim świecie nie chcę żyć. Po coście mnie ratowali? A mój ojciec po tym wypadku z siostrą usiadł sobie ze mną i mówi, Niusia, ty przyrzekaj mi, że nie zrobisz tego, co zrobiła mama. Że takim jak już będzie, po prostu mówi, jak już będzie sznur na szyi, wtedy. Ale jak długo możesz walczyć o to życie, walcz dziecko, przyrzeknij. Ja pamiętam, wie pan, to spotkanie, jak pojechałam wtedy odwiedzić ich tydzień przed ich śmiercią, to było 3 lipca, 10 lipca oni zginęli. To 3 lipca jeszcze pamiętam, jak mówiłam do tego pana, no proszę pana, panie Minc, a jak ja zobaczę mego tatę, przecież tata jest w obozie mężczyzn, to mówi, ty dziecko, nie martw się o nic, nie martw się, ja go sprowadzę. I ojciec przyszedł. Powiedział na pożegnanie, powiedział mi, a pamiętasz, co mi przyrzekłaś? Ja mówię, tak, tato, ja wszystko pamiętam. I później on przychodzi, ten Minc przechodzi i mówi, no już trzeba się zabrać, trzeba jechać. I wyjeżdżając z tej wsi, proszę pana, jest takie wzgórze, ja już byłam na wzgórzu i jeszcze widziałam, jak mój ojciec stoi i mnie żegna ręką, wie pan, tego widowiska nigdy nie zapomnę. Całe moje życie pamiętam to, jak mój ojciec stał i mnie żegnał ręką, jeszcze jak długo widział to auto. I to był koniec, proszę pana. No a później, wie pan,
No tak, później ja przyjechałam, jak przyjechałam do Palestyny, to już był Izrael, bo to już był 49 rok. To przyjechałam, mój wujek, wuj czekał na mnie w porcie, bo mój wuj wtedy był w wojsku, on był majorem w wojsku izraelskim. Wtedy byłam, przywiózł mnie do domu. Był dom, proszę pana, i ciocia. Ciocia też pochodziła z Polski, z Przemyśla. Mówiła po polsku i zresztą ja mówiłam po hebrajsku. I były dwie córki. Jedna miała 9 lat i druga miała 3 lata. 6 lat różnicy między nimi. Miałam dom, miałam rodzinę. I mego męża poznałam w domu mego wujka, bo mój mąż przyszedł do niego. Mój mąż był wtedy kapitanem. A jak zwolnił się z wojska, był pułkownikiem. Był, tak, w wojsku izraelskim. I miałam nadzwyczajnego męża. 10 lat temu zmarł. Będzie w sierpniu. 10 lat. On zmarł. Był chory. Ale to był człowiek. Nadzwyczajny człowiek. No i mam dwóch synów nadzwyczajnych. Czy może pan trochę więcej o mężu opowiedzieć? Skąd on pochodził? Mąż pochodził z Polski. Mój mąż też przyjechał do Palestyny w 1935 roku po maturze. Mój mąż pochodził ze Zduńskiej Woli. To jest łódzkie województwo. Województwo łódzkie, tak. Uczył się w Łodzi. I przyjechał jako tak, no, był no, takim czynnym, aktywnym sionistą w sionistycznej organizacji młodzieńczej i przyjechał do Palestyny. Na początku był w kibucu, a później był Haganat, było podziemie izraelskie. Ale to było więcej takie państwowe przez wie pan, popierane przez sionistyczne organizacje i żydostwo międzynarodowe. No i potem, proszę pana, może pan słyszał o tym o Wingate, White Wingate, który ten angielski oficer, który udzielał się w pomocy Żydom. Wingate. Mój mąż był tak z nim też w podziemiu. On pomagał temu podziemiu, bo to było właściwie podziemie takie, wie pan, bardzo, bardzo takie nie wojownicze, takie nie przeciw Arabom, nie przeciw tego, tylko żeby powstało państwo izraelskie. To Haganah, to była Haganah obrona, to obrona. Znaczy, no tak, wtedy była ta okupacja, powiedzmy, brytyjska, tak? To nie wiem, nie powiedziałabym, że okupacja, ale to był protektorat brytyjski. Tak jak Brytania była w Indii, tak jak Brytania była swego czasu w Australii, prawda? Ale to było blisko Europy. Palestyna była blisko Europy. No, proszę pana. Tak, i później tego formowało się wojsko izraelskie, to on już walczył w pierwszej wojnie w 1948 roku, kiedy Arabowie napadli na po proklamacji, po głosowaniu w UNO. Wie pan, jak postanowiono w UNO, głosowali i większość była za tym, że powinno powstać państwo izraelskie, a żeby mogli, prawda, żeby Żydzi mieli swoje państwo, żeby mogli się bronić, żeby mogli, żeby nie byli rozproszeni na całym świecie.
W każdym razie, żeby mogli opuścić Europę, to było ważne, żeby Europę opuścić po takim kataklizmie, wie pan. No, co proszę pan... powiedzieć, jak to było, czy właśnie o tym, no pani przyjeżdża w 1949 roku do Izraela. Tak, czy mówi się wtedy właśnie o zagładzie, o tym, co działo się w Europie, czy to tak, proszę pana, istnieje? Ale wie pan, dam panu przykład. Ludzie nie rozumieli tego. I wie pan, nie rozumieli tego w ogóle, tego wszystkiego, co się stało w Europie, tę zagładę. Ludzie nie pojmowali tej zagłady. Wie pan, ja pamiętam, że będąc małym dzieckiem, przyjaciel mego wujka, mój wujek jeszcze był w Polsce, ja miałam w domu mojej babci, to w pokoju mego wujka, to miałam takiego konika, wie pan, drewnianego i ja się tak na nim, huśtałam się na nim. Ja pamiętam, że jego najlepszy przyjaciel żenił się, a jego, później ja dowiedziałam się, co było przyczyną, że on ubierał się do ślubu w pokoju mego wujka, bo jego rodzina nie chciała tej narzeczonej i ona im się nie podobała, ale on się w niej zakochał. Więc on ubierał się w domu, w pokoju mego wujka, on się ubierał do ślubu. Pamiętam, jak się ubierał tego. No i wyjechał do Palestyny i wziął ze sobą tę kobietę, z którą się ożenił i urodziła im się córka i mieszkali blisko, niedaleko Natanii, bo ja mieszkam w Natanii w Izraelu. Był pan kiedyś w Izraelu? Byłem, ale w Natanii nie byłem. A w Natanii pan nie był? Nie. To nad morzem, bardzo ładne miasto. Nie. Tak. I wie pan... Pan ma jakiś telefon? Może mój nie, syn... Nie, nie, nie. Prześmiał mówić, ja tylko patrzę, czy się dobrze nagrywa, ale dobrze się nagrywa. Tak. Wie pan, jak przyjechałam do Palestyny, to znaczy już było do Izraela, to pierwsze, co mój wuj powiedział, teraz Miusia, słuchaj, w sobotę my jedziemy odwiedzić Goldrosenów. On się nazywał Goldrosen. Ten Lonek Goldrosen. Jedziemy odwiedzić Goldrosenów, to był przyjaciel, najlepszy przyjaciel mego wujka. I on wyjechał przed moim wujkiem do Palestyny, ożenił się i wyjechał. No i my przyjeżdżamy tam, siedzimy, rozmawiamy, no on mówi, no Niusia, no i jak ty przeżyłaś i jak ty tego? Ja, to w końcu on mówi, a dlaczego szliście tak jak owce na rzeź. Ja mówię, co? Kto ci tak powiedział? A ty nie słyszałeś o buntach w getcie warszawskim, o innych miejscowościach? A co mogliśmy robić? My mogliśmy coś robić przeciw takiej mocy jak Niemcy? Co mogliśmy robić? Ktoś nam pomagał, komuś zależało na tym, czy ten Żyd zostanie przy życiu, czy nie zostanie przy życiu. Przecież myśmy byli w diasporze. Ty nie zapominasz o tym? Tym dobrze ci mówić, bo ty jesteś w Izraelu, w twoim kraju, ale myśmy byli bezdomni. W naszych domach. To wszystko. No. Ja tam. Więcej do nich nie jechałam. To był jeden i ostatni raz. I takiego, wie pan, takiego zdania, takiego mienia było bardzo dużo ludzi. Przyszliśmy jak owce na rzeź, tak? A nic nie robiliśmy i myśmy się nie przeciwstawiali. No jak to? Proszę pana, co w małym miasteczku było przez biegu jakieś 3000 Żydów? W moim miasteczku, w Mikulince. Było bardzo ładne miasteczko nad Seretem. Bardzo dużo zieleni, dookoła ogrody, sady. Pięknie było, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i co? Nie. Tak. Może pan jeszcze opowiedzieć o Izraelu, o swoim życiu zawodowym?
Tak. czy pani. Ja, proszę pana, później poszłam się dalej kształcić, uczyłam się w szpitalu, pracowałam jako pielęgniarka, zajmowałam różne stanowiska dosyć wysokie, prawda? I w końcu też przeniosłam się na audiologię, to jest nauka na słuch i mowa, tak, audiologia. I to się do mnie zwróciła właśnie ta organizacja, dla której pracowałam jako pielęgniarka, bo skończyłam tam i uczyłam się i pracowałam w tym zawodzie jako audytor. No później poszłam na pensję, ale miałam nadzwyczajnego męża. Mam tych ukochanych synów, bardzo, bardzo mili chłopcy, bardzo dobrzy chłopcy. Dlatego mego młodszego syna pan nie spotkał, bo on wyszedł wcześniej z żoną, on jest tutaj z żoną. A żona tego syna była ze mną 2 razy już tutaj, tym, tak, ale ona by przyjechała, ale ona jest teraz w Los Angeles, bo ich córka, mojej wnuczki, moja wnuczka uczy się tam na uniwersytecie. Tak, to ona pojechała ją odwiedzić. Także ja moje stanowisko, mieliśmy bardzo dobre towarzystwo, miałam abonament do teatru i na koncerty i używaliśmy i zwiedzaliśmy świat. Co roku wyjeżdżaliśmy, byliśmy gdzie indziej, bywaliśmy w różnych krajach Europy i świata. No i mój mąż był nadzwyczajnym człowiekiem i mieliśmy bardzo, bardzo dobrych przyjaciół, bardzo dobrych kolegów, ale mojego męża rodzina, znaczy matka ocalała w Bergen-Belsen. Tak, z tego z Oświęcimia została przeniesiona do Bergen-Belsen, więc matka i siostra zostały przy życiu w Bergen-Belsen. Każda z nich z jakimś, wie pan, uszczerbem tego zdrowia. Teściowa moja, po wyzwoleniu, ona była w pierwszym transporcie, który przewieźli do Szwecji z Niemiec, z tych obozów. Więc ona wtedy ważyła 30 kg, moja teściowa. No ja była tam w Szwecji, operowali jej później piersi, miała raka piersi. No, przyjechała do Izraela, a siostra jego przeżyła dyfterię w obozie, w tym Bergen-Belsen. I proszę pana, dzięki siostrze, pielęgniarce Polce, która była tam właśnie w tym obozie, była jako pielęgniarka Polka. Moja teściowa, ktoś zapoznała się z nią w jakiś sposób. I moja teściowa ją poprosiła, żeby jej dała dla córki jakieś lekarstwo i ona jej dała. I dzięki temu, że ona jej dawała ziemniaki, żeby gotowała córce w takim pudełku, proszę pana, od konserw na małym ogienku. Ona to do tego tak stawiała i gotowała jej te ziemniaki. I ona ją tak karmiła i dzięki właśnie temu lekarstwu, które jej dała ta pielęgniarka z Polski, ta polska pielęgniarka. To moja szwagrowa, znaczy siostra mego męża, została przy życiu, urodziła 2 dzieci, ale po pierwszym dziecku to ona dostała wadę serca po tej chorobie. I lekarze mówili jej, żeby więcej nie rodziła,
ale ona nie chciała zostać z jednym dzieckiem. Ja urodziła, pierwszym był syn i później urodziła córkę i później po porodzie tej córki jej zdrowie coraz gorsze i gorsze i gorsze. I ona zmarła, miała 52 lata, jak zmarła, a brat został zwolniony w tym, tutaj w Polsce, w Polsce, no. Ale w obozie? W obozie, tak. Oświęcim, tak. Auschwitz, Oświęcim, tak. W Oświęcimiu brat został wyzwolony w Oświęcimiu, ale po tym wyzwoleniu, po tym tego, on miał raka żołądka i zmarł młodo. W młodym wieku zmarł, tak. To była rodzina mego męża. Ojciec zginął w Oświęcimiu. Ojciec zginął w Oświęcimiu. A tak. Jak się mąż nazywał? Mój mąż? Jitzhak Schweitzer. Jitzhak. To jest Izak. Po polsku Izak Schweitzer. Tak. Bardzo. Miała męża. To był człowiek. Każdy go kochał. Każdy go kochał. Był nadzwyczajny człowiek. No tak. Pani Heleno, słucham. Będziemy kończyć. Tak. Bardzo Pani dziękuję. Czy chciałaby Pani na zakończenie coś dodać, cokolwiek, co uważa Pani, że powinnaś tutaj? Co uważam za powinność, że powinni ludzie więcej, wie Pan, udzielać, no jak to powiedzieć, uwagi jeden na drugiego i powinni więcej jeden drugiego zrozumieć. Wie Pan, do dnia dzisiejszego ja się spotykam się z różnymi ludźmi, spotykam, ja się udzielam społecznie też. Ja się udzielam się społecznie w takim w klubie, znaczy to jest organizacja, która zajmuje się właśnie klubami dla ludzi, dla starców. Wie Pan, i bardzo dużo, i to jest u nas w mieście, jest kilka takich klubów, jest organizacja taka i ja jestem członkiem tej organizacji, tej dyrekcji tych klubów. Oprócz tego, proszę Pana, ja gram w bridge'a 2 razy w tygodniu, ale zawodowo, znaczy zawodowe, nie na wyścigowy bridge. Nie tak, wie Pan, że spotykają się tego, ale każdego tygodnia, 2 dni w tygodniu, mam niedzielę i poniedziałek do południa, to jest bridge. To już wszyscy moi znajomi, wszyscy moi przyjaciele wiedzą, do południa w niedzielę i w poniedziałek nikt do mnie nie dzwoni i nikt o nic się nie pyta. Tak. No i później mam abonament do teatru i odwiedzam, byłam przed 2 tygodniami, byłam w teatrze. Staram się jak tego, jak byłby mąż jeszcze przy życiu, to myśmy mieli i tego, i abonamenty na koncerty też. I proszę Pana, zawsze wyprowadziłam wóz, zawsze miałam wóz, mój mąż miał zawsze wojskowy wóz, a jak się zwolnił, to mieliśmy wspólny wóz. Zawsze go, albo on, albo ja, zawsześmy tego. I tak ożeniliśmy 2 synów i mam 5 wnuków. Młodszy syn ma dwie córki, bliźniaczki, tak. Jedna skończyła służbę wojskową, teraz ma 20 lat, tak, bo służyły po, jak u nas pobierają do wojska, mając 18 lat, a druga zrobiła, proszę Pana, kurs oficerski, jest oficerem i bojownicza.
proszę pana, wojownicza. Jest, może pan słyszy w telewizji czy w radiu, co się dzieje na południu Izraela, że tam, tam ci Arabowie, prawda, są ci terroryści tego. Ona była pół roku, ona była tam na południu. Teraz przenieśli jej formację, przenieśli na północ, to ona jest na syryjskiej granicy teraz. Służy na syryjskiej granicy. Dziewczyna była nadzwyczajną, była bardzo dobrą uczennicą, miała zawsze skończyła maturę z świadectwem pochwały, skończyła oficerską szkołę. Zaczęło ich 200 młodzieży. Zaczęło tę oficerską szkołę, skończyło 59. To było 50 chłopców i 9 dziewcząt i ona między nimi, proszę pana. Ma takie stanowisko, jest porucznikiem. I tak, i tego. Ona się zwolni za pół roku, bo musiała podpisać rok, jak poszła do szkoły oficerskiej. Rok miała podpisać, więc jeszcze ma pół roku służyć i później, bo chce pójść się uczyć. Ale ona się zwolni w listopadzie, to one dwie, jej bliźniacza siostra zwolniła się po 2 latach, prawda? A ona ma jeszcze 1 rok, ona ma służyć 3 lata, bo tak. I one zostały zmobilizowane w różnych datach, bo to zależy od tego, do jakiej formacji chcą te dziewczęta pójść. I ona od razu wybrała sobie formację taką bojową, wie pan? Bojowa jest, bojowa, tak. No, więc ona ma jeszcze pół roku. Później zwolni się w listopadzie. To planują dziewczynki to jechać zobaczyć świat. No tak, to też jadą z rodzicami. A ten syn, starszy syn, którego pan widział, to ma 3 dzieci. I syna i 2 córki. Jedna uczy się teraz w tym Los Angeles. Dlatego moja synowa poleciała do niej. A druga córka ukończyła już uniwersytet i ma 3 dzieci. Ja mam 9 prawnuków. 8 prawnuków, przepraszam, nie 9, 8 prawnuków. Bo mój syn ma syna i 2 córki. Ten syn ukończył, proszę pana, po ukończeniu uniwersytetu poszedł jeszcze, przyjęli go do Instytutu Weizmana. Bardzo, bardzo dobry uczeń, nadzwyczajny, wszystko nacelujący. Uczył się biotechnologii. Jedna córka ukończyła już 2. stopień. Proszę pana, ona jest, no jak to powiedzieć, handlowo, no tak, handlowo. Coś takiego, co ma wspólnego z, jak to powiedzieć, coś jest z handlem, jest przy tego. A ta się uczy teraz w Los Angeles, druga córka. A te dwie młodsze, tego młodszego syna, to teraz na przyszły rok pójdą na uniwersytet. W przyszłym roku. Tak, bo jedna już czeka na drugą.